gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dobry wieczór Państwu, jesteśmy z powrotem z naszym szalonym quizem. Jesteśmy live przede wszystkim, a żeby Wam udowodnić, że to jest live, to przeczytam jakiś komentarz z czatu. Zarzuć się z tym kapeluszem od razu. O, możecie na przykład napisać, czy Jakub Olkiewicz ma ubrać kapelusz, czy ma nie ubierać kapelusza. Ja bym wolał, żeby nie ubierał, bo takie czapki to nie są najlepsze czapki na świecie. Tak czy bez? Tak wyglądasz jak włóczyki trochę teraz. Jest jeszcze druga strona. Drugą stronę miałem ostatnio, kiedy mi nie szło. Zmieniłem stronę. Myślisz, że to przez to? Nie, dalej mi nie szło. Ale. O, ta jest teraz możesz czytać na czacie. Dobra, jest z nami nasz gość specjalny, Cezary Stefańczyk. Był już piłkarz Wisły Płock, ale wciąż fajny gość. Bezrobotny, tak, zgadza się. Także jak ktoś ma jakieś propozycje zarobkowe. To jestem chętny, bardzo czekam. Telefon cały czas ma powerbanka, telefon się nie wyłącza, także czekam. Obiecałeś nam, że nie zarazisz nas koronawirusem, trzymamy ci za słowo. Tylko tak powiedziałem, zobaczymy. Ale jak nas zarazisz, to będzie nam przykro. Mnie też. I wtedy już nie znajdziesz nigdzie roboty. Bo... No tak. Zobaczymy, jakie pytania będą, bo wtedy zdecydujemy, kto. Będą pytania o różne osoby z twojego życia, między innymi o sezon 11-12 w ŁKS-ie Łódź. Kiedy nie szło wam najlepiej? No nie szło, ale wiesz, jak ja odchodziłem, to zostawiłem ich na bezpiecznym miejscu w tabeli, nie? Powiedziałem, no. tylko nie spieprz się. Jakie to było miejsce? 13 pewnie. Pierwsze, które dawało utrzymanie. Czyli to oni zepsuli. No to mówię ci, no ja zostawiłem, nie byliśmy na czerwono. No to. To się ceni. Sam sobie odpowiedz, w ŁKS-ie nie było już Czarka, a ja zostałem. No. To jest tylko spadki robisz, widzę, tak. W moim okresie. To prawda. Nie, awansy też, tylko... Nie, no awansy się nie przyczy sobie awansy. Ja myślę, że to nie jest twoja zasługa. Jakub Białek jeszcze jest? Dzień dobry. Prawie zaspał na godzinę 20. To prawda, ale dałem radę, bo mam bardzo dobry budzik. Mnie obudził. 200 decybeli, tak? 112 decybela mój budzik. Taką głośnością mnie budzi. A dodam, że samolot na lotnisku ma 120 decybeli. Ale zaparkowany, czy... No taki, co rusza. Co rusza? Tak. Okej. Okay. Co masz na budziku jeszcze? Tak. No taki pisk. A, dobra. Sąsiedzi mnie nienawidzą. Myślisz, że przed budzikiem też... tylko przez budzik? Tak, tylko przez budzik. Opowiem anegdotę, że kiedyś miałem przyjemność nocować u Kuby Białka. I to jest no, specyficzna sytuacja, bo z całą rodziną byłem wówczas u Kuby. Wizytowaliśmy tak rodzinnie. No i Kuba... Babcie, wujki, ciotki, ja mówię, około, ile ty tego nawiozłeś? Około pierwszej Kuba puścił sobie jakiś program taki podróżniczy, chyba z YouTube'a, tak mi się wydaje. Taki Gonciarz, to jest Gonciarz? Chyba Gonciarz. Ja nie pamiętam, być jakiś może. Inny. No i w każdym razie tak coraz głośniej ten program był. I o trzeciej już był tak, że nikt nie spał totalnie, z całej mojej rodziny, a rodzinę przecież mam liczną. No i tak bardzo nieśmiało wszedłem do Kuby pokoju i zapytałem, czy mógłby przyjść. Ja Kuba spał takim twardym snem, że nie budził go ani Gonciarz, ani ja, ani nic innego. A tych decybeli było tak, podejrzewam, zbliżonym. A czemu to rosło? Hmm? Czemu to rosło? Też nie wiem, dlaczego to rosło. Boże, nie w głowie Kuby, znaczy, ja myślę, to rosło, nie, już tak frustracja narastała. Ja myślę, że mogłeś spać na pilocie, tak? To jest moja hipoteza. Ale było pite wtedy? Nie. Nie no, rodzinnie byłem. Rodzinnie. Ale czy Kuba pił? Ja wtedy. To troszeczkę było tak. No i Jakub Olkiewicz, jest też pytanie z czatu, co to za biznesmen na końcu stołu? Tym biznesmenem jest Jan Mazurek. Tak, ja jestem prawdopodobnie najbiedniejszym biznesmenem w Polsce. Skoro ktoś mnie nazwał biznesmenem, to jest mi bardzo miło, ale
Ale ja bym się sam biznesmenem nie nazwał, co wszyscy tutaj przy stole potwierdzą. Żeby się wkupić w nasze łaski, musisz opowiedzieć anegdotę. Anegdotę, i będzie tak. To anegdota o herbatniku. O nawet herbatnikach. I one się nazywały Bon Petit. Czyli po ale bez wulgaryzmu. Bez wulgaryzmu. Postaraj się ułagodzić tę anegdotę. Tak, będzie bardzo łagodna i wersja family friendly, jak to w Lidze Minus. Miałem okazję być na finale Pucharu Polski. O tym ostatnim w Lublinie, nie na Stadionie Narodowym. I przyszedłem sobie, ale jako, że nie jestem stałym bywalcem stadionów, to nie wiedziałem, jak funkcjonuje hierarchia dziennikarska, bo kiedyś chyba hierarchia funkcjonowała w ten sposób, że kto ma mocniejszą głowę, ten sobie lepiej radzi na takiej konferencji, na takim wyjściu. No ale tutaj już w dzisiejszych czasach chyba taki układ nie funkcjonuje. I była przerwa w meczu, tam jakaś tam rozmowa kurtuazyjna. Schodzę sobie do sali konferencyjnej, w której był poczęstunek. Tam jakieś makarony, coś tam i to wszystko zeszło już na samym początku. Bo tak lokalni dziennikarze tak się właśnie żywią, jeśli was to interesuje. Ale też w tej sali konferencyjnej znalazła się pani Anita Werner, która prowadziła przez wiele lat Fakty. A prowadzi dalej. Chyba już nie prowadzi, czy prowadzi? No prowadzi. Ta druga odeszła. A, Pochanka odeszła, tak? No to Anita Werner dalej prowadzi te wiadomości, tam też w tej sali konferencyjnej się znalazła. I ja wszedłem w momencie, kiedy został tylko jeden herbatnik Bon Appetit. I myśmy się spojrzeli na siebie z panią Anitą Werner i ruszyliśmy po tego herbatnika. I ja ze względów na chyba bliższą odległość wygrałem ten pojedynek, ale ze względu na kulturę moją osobistą herbatnik zjadła pani Anita Werner. Ale wyrwała ci go z ręki, tak jak mówiłeś nam na ochronę. Wersja family friendly jest opowiedziana. A dotykałeś już go? Słucham? Już go dotykałeś? Miałeś go, a powiedzmy, mówmy prawdę. Miałeś w rękach herbatnik, podeszła Anita Werner. Miałem w rękach herbatnik, no miałem go. Miałem Bon Appetit, nawet powiedziałem nazwę jego. Bo, znaczy widziałem Bon Appetit, taki czerwony, w ogóle jakiś taki, no. I czerwony herbatnik? Nie, on nie był, normalny, ale był w opakowaniu. Janek już liczył ząbki. No właśnie, już widziałem ile ma. Doszedł do 40. I skończyło się na wodzie, no. A nie mogliście się podzielić, przełamać tym herbatnikiem na pół? Po tym, co się stało, nie było takiej możliwości. Ale nakrzyczała na ciebie, że zabrałaś jej herbatnik? No tak po matczynemu, no tak, zostałem samym takim wzrokiem zrugany, porządny. Ale Janek ma przekichany, nie dość, że zabrał pani Ancie herbatnik, to teraz jej sugeruje, że ona jest w wieku jego matki. Co? Powiem ci tak, roboty w Kanal Plus to ty nie dostaniesz. Właściwie pod uwagę, to jest nie chciałem tej anegdoty opowiadać, ale już musieliście. No, Janek, jesteś skupne zaliczone, może być. Tak, mamy godnego następcy Wojtka Pieli, który jest na urlopie. Kowal też jest na urlopie. Roki też jest na urlopie. Groziło nam, że będę siedział sam z Białkiem, ale jakoś skompletowałem skład. Czarek, powiedz mi, czy Marek Jóźwiak to jest twój ulubiony Jóźwiak? No nie jest ulubiony. Bogdan Jóźwiak jest moim ulubionym. Mhm. A on jest bardzo fajny facet, ale byłby fajniejszy, gdyby go w Polsku nie było. Ale łapie się na podium ulubionych Jóźwiaków. Znowu się z Kamil Jóźwiak? Cezary chyba Jóźwiak, czym się wydaje. Taki aktor. Cezary Jóźwiak? Nie znam. To nie znam. Pazurek to znam, ale... Cezary Jóźwiak, nie Jóźwik, przepraszam. Jeszcze był Marek Jóźwik. Tak. No to uratowałeś podium dla Marka Jóźwiaka. To jest przecież ten chyba z Abstrahuje, czy nie? Czyli Marek Jóźwiak 5-6. A była kiedyś na całym historia. Kto to u nas zadzwonił, kiedy chciał zadzwonić do Marka Jóźwiaka? Nie, czy Jóźwika? A zadzwonił do tego drugiego. Do Jóźwika chciał zadzwonić, bo tam jakaś afera była. A to nie był Bartosz Burzyński? Bartosz Burzyński. Tak. Afera w Karlingu jakaś była i zadzwonił, chciał do Marka Jóźwika, zadzwonił do Marka Jóźwiaka, tak. I tam był na wiarze. Tak. No ale tutaj w Karlingu to mam informację, że ten... Co? O czym ty mówisz, Czeku? No zweszło jesteś, tak? No zweszło. No to Karling, tutaj mamy sytuację. No. I od razu tutaj uściślimy, że nie chodziło o Karling Cup, żadnych z piłką nożną. To chodziło o to, co się machanie tak, się tak, tak. Się rzuca. Marek Jóźwiak został oskarżony o to, że wywołał aferę w Karlingu, a nie wiem, czy Marek Jóźwiak mógł tak, ale w ogóle był podobny przypadek, bo kiedyś miałem taki moment, że planowałem sobie dwa wywiady z Przemysławem Pitrym i z Piotrem Broszkiem.
I tylko, że Piotr Prożek się nie udziela w mediach, albo udziela się niewiele, bo jest taką bardzo spokojną osobą, a Przemysław Pitry za to, no, mimo że też z tych mediów stroni, to tam w mediach występuje. I ja nie miałem zapisanych do nich numerów, ale dzwoniłem raz do jednego, raz do drugiego, bo jakiś tam wywiad musiałem zrobić z którymś z nich, a po prostu ani jeden, ani drugi nie odbierał. I w pewnym momencie zapisałem ich numery odwrotnie. A to było niedawno i zadzwoniłem do Piotra Brożka, który nie był chętny, żeby rozmawiać, a ja, żeby go namówić, opowiedziałem mu historię. O chrobatniku. Nie o chrobatniku, opowiedziałem mu inną historię i mu powiedziałem, że tak sobie porozmawiamy trochę po ludzku. I powiedziałem, ja też mam brata bliźniaka i z Piotrem Brożkiem, i że może pogadamy, jak to jest właśnie, jak to wygląda, tak mniej więcej, takie relacje, powiedzmy, bliźniaków, piłce i tak dalej, no tak dalej, i tak dalej. Po czym, no i ten Piotr Brożek mi mówi, no okej, okay, to tam zadzwoni jutro, coś tam, ale tak nie był chętny. No już, dobra, kończę tą rozmowę, patrzę, potem się, byłem skonsternowany, patrzę, taki zdziwiony, patrzę, a to z Przemysławem Pitrym się umówiłem. A Przemysław Pitry nie ma brata bliźniaka. Ale pogadać można. Ale dzięki swojej takiej jakiejś kulturze osobistej do niego dzień później zadzwoniłem i pogadaliśmy sobie normalnie zupełnie o czymś innym. No. I w czasie tej samej rozmowy z Przemysławem Pitrym też ciekawa historia, bo gadamy. Jednak ma brata. Słuchajcie, nie, właśnie nie ma brata, ale to jest jaki lapsus słowny, jaki absurd w ogóle, słuchajcie. Rozmawiamy przez telefon, no i ja w pewnym momencie, tak, no i gadamy mniej więcej o szatni, o charakterach w szatni, no takie typowe rzeczy, takie typowo jakieś takie ludzkie. No i gadamy, ja mówię w pewnym momencie, czy Buffon w szatni ma rację bytu? I jest taka konsternacja. I gość mówi, no, Buffon... Ty, no mamy Prusaka, to Buffon ty bardziej. Ale Buffon, wiesz, mi chodziło, że Tuman i tak dalej, nie? A gość mówi, no, nigdy nie grałem z Buffonem. Ale w sumie dobry bramkarz i na pewno ma rację bytu. Kurde. I mu ja tłumaczę od nowa, mówię, no to okej. Wojtek, chwila, nie musisz wracać. Ale możesz. A czasem przychodzi za ciebie do nas do roboty twój brat bliźniak? Masz brata bliźniaka? Mam brata bliźniaka, no, ale nie przychodzi do roboty, nie. No, nie przychodzi. A może przychodzi, jak chcesz. Double trouble by było. Double trouble. Dobra, zaczynamy grać. Tak, nie, pytania. Musimy jak najszybciej, bo to... Zaczynamy od rundy trach, trach, trach. Wytłumaczę wam, bo jesteście pierwszy raz. Nie wiem, czy Czarek oglądasz czasem quiz? No, nie za bardzo, ale no, szybko się uczę, także... Powiedz, że oglądasz. Masz brata bliźniaka? Oczywiście, że oglądasz. Ostatniego nie oglądałem. Pierwsza runda jest trach, trach, trach. Są takie głupie pytania, takie proste. Trzeba szybko odpowiadać i raczej nikt nie popełni błędu. Chyba, że Damian smyk, to wtedy tak. Też mi się zdarzyło popełnić błąd na trach, trach, trach. Maria. Pocieszysz. Pliki się nazywają rozgrzewka, jak zwykle. Zaczynamy od Kuby Białka. Let's go. Savoir vivre. Jak na pytanie dziennikarki o wywiad odpowiedział Franek Smuda? Teraz to ja sram, nie sram, ale zamierzam. Na Euro 2012 zrobiłem dobry wynik. Otóż Franciszek Smuda na pytanie dziennikarki wygłosił, teraz to ja sram. Tak, teraz to ja sram, powiedział Franek Smuda. Dobra odpowiedź, dalej. Kij i piłka kosztują razem złoty 10. Piłka jest droższa od kija o złotówkę. Ile kosztuje kij? Czekaj, to będzie jakoś tak ten, że 5 groszy gdzieś będzie. Czekaj, piłka jest droższa. 5 groszy. 5 groszy, brawo. Czarek. Cylinder, czapka z daszkiem, melonik, beret. Jaki pseudonim ma Marek Jóźwiak? Ja, to ode mnie. Pan Beret. Tak, pan Beret. Co robił Maciej Iwański po treningach w Legii? Szedł do domu, szedł na basen, szedł na siłownię, ważył piłki. Ważył piłki. Ważył piłki. Fajny gość. No, Janek jest za młody, żeby to pamiętać chyba, tak myślę. Pamiętasz, Janek, ważenie piłek w Legii ogólnie? Słyszałem tą historię, wiesz, ale możesz ją przybliżyć. No, znaczy nie ma. Ważył, okazało się, że są niedoważone. Ale szczerze, te piłki, nie podajemy nazwy producenta, no bo one były średniej jakości. One były tylko jeden raz w Ekstraklasie, prawda?
One i one były takie, i on mówi, że one coś jak się namokną, coś takiego, mhm. To nie, to były za ciężkie chyba, nie? Ale one były ogólnie tak się. Ale nie ważyłeś piłek? No nie, nie ważyłem piłek. Ale i on z piłki coś nie tak, ale z nimi coś było nie tak, bo one tylko ten model był zupełnie jeden sezon tylko. Czy myślę, że gdyby Maciej Iwański poprzestał na ważeniu piłek i na wypowiedziach o ważeniu piłek, to by było okej, okay, no ale tak, on tam dodał też parę innych rzeczy takich barwnych w tym wywiadzie. Tak, zobaczmy, jakie mamy dzisiaj kategorie. Dajmy na razie na pełny ekran. Jest Czułko, są Rebusy, jest Marcin Najman, Licytacja, Czarny Piotruś, Cezary Stefańczyk, Osąd Bohatera, Artur Boruc, Marek Jóźwiak, fajny gość, Janusz Filipiak, Miliard w Rozumie, Twitter, Życie i Twórczość. Wyjaśnię, Czułko to jest taka gra, że musicie zadać 5 pytań i potem odpowiadacie, kim jesteście. Taka gra barowa, bym powiedział. Akinator jest taki. Co? Znasz Akinatora, czy nie? Nie. Jest taka strona w internecie, że zadajesz pytania i Akinator losuje ci osobę, o której ty myślisz. Znaczy nie losuje, tylko próbuje odgadnąć. Ale nie wiem, że to się tak nazywa. A w Czułko grali w Bękartach wojny, się skończyło tak, że wszyscy zginęli. Tak, tutaj też możemy... Też tak się tutaj jeśli schodzisz poniżej 2 punktów, to zostajesz rozstrzelany. To jest oficjalna zasada tego programu. Jeszcze nigdy nie wykorzystana. Chociaż za tydzień, mogę to już ogłosić, Damian Smyk Redemption, Kałasznikow już się grzeje. Bo wydaje mi się, że Damian jest w stanie to zrobić. A że jest z Poznania, to tym bardziej chętnie. Ale nie z samego. Rozstrzelamy. Nie z samego. Kategoria rebusy jest dla wszystkich, czyli pojawia się rebus i wy zgadujecie. I licytacja też jest dla wszystkich. Kto da więcej, ten odpowiada. Dajemy więcej dlaczego? No nie, to jest tak, że masz na przykład... Pieniędzy oczywiście. Wymienię wszystkich piłkarzy, którzy zagrali powiedzmy w sezonie 2011-12 w UKS-ie. I ja mówię, ja wymienię 10, Czarek mówi, że wymieni 12, bo też tam był. No i który z nas stanie na wyższej liczbie, to ten wymienia. Tak, a jak źle jeśli dobrze odpowiadacie, to nie... Jezu, jeszcze raz. Jeśli bierzecie pytanie na siebie i dobrze odpowiecie, to jest punkt. Jeśli odpowiecie źle, to tracicie punkt. A jak ktoś was wyznaczy i odpowiecie dobrze, to nie dostajecie punktu, ale też nie tracicie. I gra polega na tym, żeby nie mieć mniej niż 2 punkty. Bo wtedy jest wstyd. Wtedy jest wstyd na całą opalenicę. Mniej niż 3. I to też nie samą opalenicę. Pod opalenicą, nie wiem, gdzie on może mieszkać. Zaczniemy od Czarka. Czarek, wyznaczasz albo na siebie, albo na kogoś. Kategorię. Marek Jóźwiak, fajny gość. Marek Jóźwiak, fajny gość. Na kogo? Na siebie. Dobra. Ale to zdobywam punkt, tak? Tak, jak odpowiesz, to zdobywasz punkt. Wymień przynajmniej 3 piłkarzy, których Marek Jóźwiak ściągnął, a mógł nie znać, bo nie grali w Ekstraklasie. Bo teoria jest taka, że Marek Jóźwiak ma telefon i tam patrzy rzeźniczek, uryga i wtedy ściąga. Teraz dojechał już do Rzet, bo ściągnął Pawła Żuka, więc nie wiem, czy będzie... Dobra, mogę? Mhm. Suat Saiti. Mhm. Na pewno. Tak. Znaczy to nie wiem, czy to był piłkarz, ale uznał. No był. Biegacz bardziej. Filip Leśniak, to jest nowy nabytek Wisły Płock. Mhm. I teraz mam problem z tym Portugalczykiem, bo to jestem pewny, że go nie widział. W Aves gra. Grał. Jak się nazywał, ale dobra, to... Kurczę, nie wiem, jak się nazywa. Będzie Fapa. Fapa zaraz. A ty go znasz, tak? Tego Portugalczyka? No. Nie znam, ale Dźwigu kiedyś, Adaś Dźwigała pisał, że będzie tutaj na prawdopodobnie szuka mieszkania tam dla niego, czy można by mu pomóc, nie? Chciałem mu bardzo pomóc, ale mnie już nie ma, także kurde, Marek, to twoja wina. Dobra, to poczekaj. Ten i niech będzie ten z Dynama. Berlin Lewandowski. Na bango tam nie widział, nie chciał się do punkt dla mnie. To Czarek, jak wyglądają te transfery Marka Jóźwiaka? On odpala telefon faktycznie i tak patrzy po kolei. Znam. O, znam, nie ma klubu. Dobra, dzwonię. Nie, wiesz co, teraz... Nie, to takie, wiesz, pół żartem, pół serio. Podejrzewam, że teraz w dobie jeszcze tego koronawirusa to bardziej się odbywa na Instacie. Ludzie, zawodników oglądają bardziej na Instacie. Tam masz wszystko od A do Z praktycznie rozpisane i rzadko jest tak, że zawodnicy, znaczy dyrektorzy jeżdżą, oglądają się. Chodzi o takie kluby jak Wisła Płock, mówię, no,
Wiadomo, to nie są transfery za miliony złotych, że trzeba naprawdę, że potem ktoś się musi z tego naprawdę bardzo tłumaczyć, jeśli klub wyda, bo klubu na to na tą chwilę nie jest, także mówię, bardziej to jest instat. Okej. Okay. A że tam są polscy gracze, no to wiadomo, nie, no, ale mówię, no, komuś by chciało lecieć do Awesz na przykład. Mm-hmm. A jakbyś miał tak wymienić... Znam jednego dyrektora sportowego, który latał tam na ten półwysep, ale nie przywiózł na razie za dużo ciekawych zawodników. Chociaż nie skreślam ich, być może w pierwszej lidze im się uda. A jakbyś miał tak wymienić 57 powodów, dla których nie lubisz Marka Izbeka. Bo jest tak dużo, a jeździ Mini Cooperem. Za to go nie lubisz. Chciałem, że chociaż się herbatnika zabrał. Nie, z porządku by osiadł, tak jak mówiłem. Nie było nam jakoś mega po drodze i, mhm. i już teraz już kompletnie nam nie jest po drodze, już się nie widujemy. Także. Może jeszcze kiedyś gdzieś tam. Czy wychodzisz na prowadzenie w quizie. Tak. Zobaczmy właśnie klasyfikację. Możemy teraz zakończyć już? Nie, bo mamy wynajęte studio na 1,5 godziny. A jak jest krócej, to ja muszę dopłacać. 12 punktów, ten na prawej, Janek, to jesteś ty. O, spoko. Tak wyglądałeś, jak Anita Werner ci podwinęła herbatnika. Wyznaczasz dalej, Czarku. Kubę wyznaczam i... To czułko. Dobrze, to musisz się odwrócić. Którego? Nie? Tak. Dobra. O Jezu. Odwróciłem się. Pokażmy czułko. Masz... Już? Nie, kasujmy czułko. Hop. I masz 5 pytań, które możesz mi zadać, mm-hmm. a ja ci powiem. A potem nie ma jeszcze tych 3? Bo mieliśmy inne zasady. Jak no wiem, ale to fajnie. Strasznie się, możemy tak zrobić. Dobra. Ale to może jak nie będzie szło za pierwszym razem. Co jak nie będzie szło, a potem zmienimy zasady. Jak, nie, bo to zaburzy się, integralność rozgrywek. Jak się będziemy zbliżać do wyniku smyka, to patrz, że będzie nam mówił odpowiedzi. Jakie są? Taki sufler tu powinien być, nam podpowiadać. No dobra. Czy jak odpowiesz za 6 razem, to 3 punkty, jak za 7? To 2, za 8 1, tak. Ale jak powiesz źle, to tracisz minus 3, minus 2, minus 1. Tak. Czy jestem związany z polską piłką nożną? Tak. Czy jestem zawodnikiem? Tak. Czy gram w zespole, który uplasował się w górnej części tabeli sezonu 19-20? Nie. W dolnej? Nie. 4? Tak. Czy jestem za piłkarzem? Okej. Czy mam klub? Nie. Dobra, strzelam. No. Cezary Stefańczyk. Jest! 3 punkty! 3 punkty! Ale miałeś strasznie złą taktykę. Mnie się bardziej podoba taktyka Kowala. Tak. Czy to jest Wojciech Stawowy? A czy to jest trener? Nie. A czy to jest Michał Kobiec? Kurczę, chciałem, żeby to czułko szło na Czarkę. Zapomniałem wam powiedzieć, że chciałem trochę ustawić. Jedno pytanie, niestety, zapomniałem. Niestety, ale tam mógłbyś jeszcze raz na przykład dać. To byłbyś takim trolem wtedy. Wiesz, raz Cezary Stefańczyk, a potem znowu. Niczego nie wyklucza. Wyznaczasz. Wyznaczam, no to ja w takim razie Janka Mazurka poproszę. Mhm. I dla ciebie, Janku, drogi, no cóż, Czarny Piotruś, sprawdź. O, widzę, że lecisz na ostro. Czarny Piotruś. Jeden z tych piłkarzy nie grał w Ekstraklasie. Który? Jauchen Żuk, Fabinho Kapiksaba, Mladen Alajbek, Radunit Orofar. Orofar taki legend chyba. Nie podpowiadaj. Chyba M. Jeszcze to na koniec Orofar. Orofar M, taki lek. Ale piłkarze się różnie nazywają. Żuk jest taki samochód. Jest taki piłkarz też, Żuk, ale Polak. Wiesz kto? Czy ja bym strzelał? Alajbek. Co? Musisz się nakrzesiłeś herbatnikiem, czy to jest odpowiedź? Alajbek. Niestety nie. On istniał. Istniał? Nie istniał Radunit Orofar. Ach. Ponieważ Orofar to lek na gardło. Tak. Tak bym właśnie strzelał. Myślałem, że podchwytliwe takie. No dobrze. No to jedźmy dalej. Kuba, w takim razie dla ciebie. Rozpoczynam drogę
Powenik Smyka. A co? Artur Boruc, szanujemy tę postać chyba wszyscy. Tak, ale nie dodawałem niczego, bo Artur Boruc to Artur Boruc. Po prostu. Transfer do Bayernu? Nic o tym nie wiem, ale fajnie, że łączą mnie z takim klubem, a nie z Wiktorią Pierdziszewo, z FC Dupą, z Lechem Poznań, z KS Zadupowo. Dwie odpowiedzi z tą częścią ciała. To trzy w zasadzie. No w sumie. No tak. No i Lech. W teorii nie pasuje do klucza. Ale... Nie no, wydaje mi się, że najbardziej popularne jednak jest określenie Wiktoria Pierdziszewo i myślę, że Artur Boruc też tak powiedział. Tak jest. Fantastycznie. Nie tracisz punktu. Zobaczmy jak klasyfikacja, bo teraz tutaj Kuba pieprznął. Czarek, co mówisz? Możemy kończyć? Wyznaczasz. Dobra, to tak. Skoro przywołałeś sezon 11-12, w którym się czuję dobrze, to ja wezmę na siebie Cezary Stefańczyk, osąd bohatera. Na początku sezonu 11-12. Coś to było czytane chyba przed tym. ŁKS się wygrał 5 meczów z bilansem 1-14. Cezary Stefańczyk zawsze grał w pierwszym składzie. W końcu usiadł na ławce i ŁKS wygrał z kim? Powspominajmy. Sezon zaczął się, ja chyba wiem, co to za mecz. Będąc młodym kibicem, bardzo się jarałem tym awansem do Ekstraklasy. Nie wspominajmy, żartuję. 0-5 z Lechem Poznań. Czarek z bramką. Tak. Ładną. Lobem. 0-4. A to się jedyna bramka w Ekstraklasie? Tak. Ale ładna. No tak, tak. Ale to nam zostało akurat swojaki. 0-4 ze Śląskiem Wrocław. Potem było 0-2 z Polonią Warszawa. Marcin Adamski też piękny gol. Również samobójczy. Następnie był remis z Lechią Gdańsk. Potem był jeszcze jeden mecz przegrany 1-3 z Legią Warszawa. A następnie, kiedy UKS wygrywa? Na Krakowi. Tak jest, 1-0. Jak to... wspominasz, Czarek, ten pobyt? Ale szczerze, on stał przed tym, widziałem na dziś odmienił i czytał wszystkie mecze z tego. No i to jest sprawiedliwe. Ale nie powiedziałem, że będzie taka kategoria. Nie, z reguły tego nie robię, ale tak wiesz, spojrzałem, patrzę, ten sezon 2011-12 cały. To trzeba, wiesz, tutaj w quizie trzeba się wykazać tak sprytem momentami. Mam też obczajone inne fakty z twojego życia, więc jeśli tę kategorię będę brał dalej na siebie, to myślę, że spokojnie sobie poradzę. Natomiast nie chcę zagadać twojej odpowiedzi na pytanie, jak wspominasz ten pobyt. Wiesz co, słabo go wspominam. Na pewno jestem wdzięczny temu klubowi, że dał mi zadebiutować w Ekstraklasie, ale patrząc przez pryzmat mojej gry i też całego klubu, no to nie będę jakoś miło tego wspominał, bo nie mogę. Chociaż cały czas się upieram i też chłopaki ze mnie żartują w szatni, że mam tam spadek. Ja mówię cały czas, zostawiam ich na bezpiecznym miejscu w tabeli. Ale mówię, no mogło być lepiej, na pewno oczekiwania były, bo wiadomo, mieliśmy tak fajny skład, był Marek Saganowski, Marcin Mięciel, Marcin Smoliński, naprawdę kilku takich, Marcin Kaczmarek, fajnych kilku piłkarzy było i naprawdę, tylko mówię, tam sprawy trochę może niezwiązane stricte z boiskiem miały duży wpływ na to, że nam nie szło, prosty przykład. A jakbyście zdobyli mistrzostwo, to byś mówił, że jesteś mistrzem, czy nie? Wiesz, to co mi chłopaki mówią, to samo. To nie wiem, czy byłeś w szatni. Tego brat bliżej, bo grał na szóstce grał. Bo to samo mi kilku chłopaków mówiło, to samo, wiesz. No wtedy bym był mistrzem. Dużo mi brakło. To jest moja ulubiona w ogóle sentencja futbolowa. Jose Mourinho zapytany, czy ważniejsze jest wygrać ligę, czy ważniejsze jest wygrać Ligę Mistrzów. On tak przyjął poważną pozycję, mówi tak. To zależy, bo kiedy wygrywam ligę, to ważniejsze jest, żeby wygrać ligę. Kiedy wygrywam Ligę Mistrzów, ważniejsze jest, żeby wygrać Ligę Mistrzów. A kiedy nic nie wygrywam, no, wygrywanie nie jest najważniejsze. My third season in Inter. I won Italian Cup. Zero tytuł. Ja tutaj dopowiem tylko, że my jako kibice też ten sezon wspominamy tak, że raczej nikt nie obwiniał piłkarzy aż tak mocno, no bo każdy zdawał sobie sprawę z tego, jak ta rzeczywistość finansowa wówczas wyglądała. Mnie tylko zabolały jedne słowa Marcina Adamskiego, który też był w tej szatni. No, a to był okres, kiedy ja pracowałem przy wolontariacie w UKS-ie. Wolontariat, jak sama to wskazuje, oznaczał, że
tyrałem za darmo po godzinach. Czy choćby, żeby wtedy... Nie chciałeś pożyczyć pieniądze? Tak to wyglądało mniej więcej. Ktoś właśnie Adam z nim mówił, temu nie pożycza, bo nie oddaję. Na szczęście to nie byłem ja. Ale jakbyś był, jakbyś był wtedy zatrudniony, to też byś robił za darmo. No tak, tak niewiele się różniło. Robiłem tak jak Czarek, tylko co innego miałem na umowie. Razem wolontariać. Natomiast no, Marcin Adamski, kiedy już tak frustracja rosła, powiedział, że on się nie wyobraża, że jest w klubie pieniądz na to, żeby jakiś dwóch gnojów latał z kamerą, a nie ma pieniędzy na wypłaty. Ja tak stoję, latam z tą kamerą. Kurczę, Marcin, to nie wyglądało tak. No, ja to inaczej wspominam. No i to mnie zabolało. Ale to jeszcze ten sezon był taki, że zweryfikowałem jedną taką ważną rzecz, którą się zawsze kierowałem i chyba dużo osób w moim otoczeniu się kierowało, że możecie nawet spaść z ligi, byście wygrali derby. No i to był sezon, kiedy wygraliśmy derby, spadliśmy z ligi i pomyślałem, że to jednak nie jest taka cudowna historia. Mateusz Szczęsny od 15 minut pyta mnie, czemu Paczul tylko przy Wiktorii Pierdziszewo była kropka? Bo kurwa była, bo się nie skasowała. Dziękuję. Olki, proszę. Dobrze, ja wyznaczam. A ja wysłałem wam coś jeszcze na realizatorkę, na maila, sprawdźcie, bo mnie rozbawił Damian Smyk. Dobrze, rebusy są dla wszystkich. To... Tak, dla mnie też. To rebusy, okej, okay, lecimy. Co? Waldemar Sobota. Nie, no czemu dzban Sobota? No bo to Sobota jest, pan Sobota. No to jest Sobota, jest raper. To nie jest takie trudne. A nawet o nie, no nie mów, że to zrobiłeś. Ja nie odpowiem na to pytanie. Jak ten gość? Ja się powołuję na klauzulę sumienia, nie odpowiem na to pytanie. Kuba, możesz czynić honory. Podpowiem, że to jest stoper Spadkowicza. Co? Sobociński. O, Jan Sobociński. Tak, to jest Jan Sobociński. A czemu dzban? No bo Jan. A ciężki to jest przewód myślowy twój jest naprawdę. I grał, dzban, bo Jan? No, grał jak dzban, a rymuje się z Jan. Wcale tak nie grał. Czy ja dostałem punkt jakiś, czy co? Tak, dostałeś punkt. Ale, a Sobota się rymuje z Kubota. To mogło to być dzban Kubota. No ale nie, był Jan Sobociński. No, bardzo się podobało to pytanie i mówię ci to. Ty jesteś jak ten gość, co w niemieckim radiu nie chciał powiedzieć, kto wygrał drugą Bundesligę i przegrał pieniądze. No tak, a bo tutaj nawiązując, w rundzie trach, wy wiecie, albo, ale pewnie nie pamiętacie, nie odpowiedziałem na pytanie, które brzmiało, jaki utwór powinniśmy puścić po najbliższym meczu UKS-u i tam było Time to Say Goodbye. A ja stwierdziłem, że bardziej prawdziwa odpowiedź to jest Livin' La Vida Loca. Patrzył, nie uznał mi tej odpowiedzi. Wtedy straciłem punkt i teraz straciłem punkt, ponieważ nigdy bym Jaśka, mojego trzeciego syna, nie nazwał. A ty to masz zasadę, a potem kończysz teleturnie i 3 punkty. A dostaliście to zdjęcie, co wysłałem? Tak, mamy je. Czemu nie masz żadnej bramki, takiej dobrej bramki? Dobrej bramki, czemu nie masz? No, ale do dobrej bramki. Bo ci pokażę, co nam zrobił nasz kolega, który robi sociale. No. Że dobrze ci idzie w tukaj, ale tutaj nie bardzo. No, pośmialiśmy się. Może coś mogę powiedzieć. Że ja lubię żart, ale z kogoś, nie? Nie no, z innych też będą. Nie, ja żartuję. Nie no, może jeszcze. Nie mam bramki. Bo ci nie dawali wolnych strzelać, a ty strzelasz lepiej niż Furman. Wiesz co, ostatnio myślałem, że nie. Ale wyszło, że tak, bo nawet Rejzy, u nas chłopaki z marketingu, nikt nie ma do nich pretensji, abyś był w Polsku, to wiesz, że byłbyś wielbiony, byś chodził super. Nawet może nie na wolontariacie. No, nigdy nie ma do siebie pretensji, że drużyna nie wygrywa, czy coś takiego. Nie byłoby to twoja wina. Wiesz co, wiecie co, wyszło tak, że kiedyś tam pokazali moich 5 bramek w Płocku, które zdobyłem. 4 są rzutów wolnych. I tak sobie zobaczyłem ten, to było przez 1,5 roku jakieś ja wykonywałem rzuty wolne w Płocku. Strzeliłem 4 bramki, a Furmiemu wyszło... I za chwilę też rzucili jakieś gole Furmiego, tylko mówię, rzutów wolnych, prawda? Miał 5, ale strzelał przez 4 lata. Matematyka także, jest prosta. Także wiesz. Ale wiesz, to jednak trener. Okay. Wiem, do czego pijesz. Nie był trenerem. Nie, no my Dominika lubimy. Tak. Przeszedł dobre taką przemianę, moim zdaniem. No na pewno, ten początek na taki po powrocie ciężki. Widać, że pracował nad sobą.
No, sam fakt, że teraz nie obył prezesury, to widać, że już tak. interesowało. Na swojej roli. Jakbyś tak popracował nad mimiką twarzy i wyglądałby, jakby mu się chciało grać w piłkę, to by było super. Nie da się na tym popracować. Chcę, no, chyba ciężko zmienić pewnie tak. mimikę tam, no chyba nie, chyba nie, no, ale może mieć rację. No. Ty mnie kopiesz cały czas. No, ja... Kowala też tak kopiesz? Nie. Kowal znowu czas... kopie. Cały czas mnie kopiesz. Bo tak siedzisz blisko. Kowal tak daje. O tak, sobie wezmę. Bo Kowal ma krótsze nóżki. Dobrze, Janek, dobrze odpowiedziałeś. Tak, tak. Czyli ja wyznaczam, tak? Rewanż, Kuba, Czarny Piotruś idzie do ciebie. Do którego Kuby? Kuby Białka. Do Kuby Białka. To, to dawaj. Jeden z tych piłkarzy. Dalibor Morzanić, Franciszek Metelka, Ismael Rasowicielisku, Radek Opszol. Morzanić, Metelka. Dobra, rozkminiam, które mogłeś sobie wymyśleć. Czemu wymyślić? Jeśli chodzi o nasze mind games, no to nad Rzet jest wszędzie, a nad Metelką nie ma nic. Ale to ty wiesz, że my tak rozkminiamy. Ale nad Franciszek jest. Ale nie ma. Aha. Zostawił pewnie z placha w ostatnim quizie. Dobra, Franciszek Metelka. Nie. Nie. Ismael Rasowicielisku. Przecież widzisz, że to jest rasowy cielsko. Rasowy cielsko mogę. Taki był schemat twoich myślowy? Kiedy nie, tak sobie wymyśliłem nazwisko po prostu. O. Tym razem bez nawiązania farmaceutycznego. Przecież imię nie pasowało, bo to jakiś Ismael, coś tak, takiego, tak. Wiesz, no. Ale tutaj takie odchodzą kombinacje czasem. Już nie będę wracał do mojej teorii o imionach, ale... Endombele... Hoho, Karimata Kalananka kiedyś był. Karimata Kalananka. I chyba nie zgadli. Janek dalej wyznacza. Ja dalej wyznaczam. Tak. To będzie kategoria rebusy. Rebusy dla wszystkich. Znowu dla wszystkich. Jeśli nie chodzi o Zbigniewa Stonogę. Jacek Ziober. Jacek Ziober. A, on to ma. On już drugi zgadnął. Przestań mi rodzinę prześladować. Immobile, przestań mi Lewandowskiego prześladować. Dobra. Nie ma chyba tu żadnej historii do opowiedzenia. Z Jackiem Zioberem? Ktoś ma? Coś? Nie wiem. Czarek chyba nie grałeś z Jackiem Zioberem. Nie, nie grałem, ale chyba miał kiedyś sklep, jak byłem w ŁKS-ie tam, czyli chyba do SMS-u chodziłem z butami, taki miał chyba, co? Tak, i chyba jego syn Witek Ziober był w, tak. był w rezerwach, jakby byliście w jedynce. No, dobry wydaje, albo piłkarz plażowy. Tak. Plażówce super. No zresztą Jacek. A chyba grałem taki... przeciwko niemu kiedyś, jakbym jeszcze za mało lata. Nie wiem, czy nie grał gdzieś w Warcie Sierra, coś takiego, kurczę, jakieś czwarta liga łódzka, coś takiego. Bardzo możliwe, że, tak, że tam, czy tam Włókniarz Konstantyn Włócki, coś takiego. Tak, bo chłopaki z plażówki często sobie no. nagrywali gdzieś tam. I tak samo z futsalu w Brzezinach. Pamiętam. A jeszcze to Brzezina, Gatta chyba jeszcze. To tak, dlaczego wszystkie no pytają i... są o LKS po kolei? No. No bo jak po kolei? Panie Pawle. Gdzie Jacek Ziober był LKS? No przecież no, to jest LKS-iak wielki. Ciekawe, czemu sobie patrzył na 90 minut w tym. No. Tylko musisz go nie zapomnieć, tak że nie zapomnieć. A ja na wieczorek grał w LKS-ie. Ja go tam ściągałem. Zajmie się wami sąd polubowny przy PZPN. Wiesz co, ten co mi ściągał też tak mówi, ja go tam ściągałem. No przerzucali się trochę odpowiedzialnością za trasę, panowie wówczas. Nie, no, dlaczego zapoznałem się z tym sezonem? No bo kojarzę fakty. Patrzę, to jest taki gość, który specjalnie chce nas zgnoić. Ja specjalnie swój życiorys przestudiowałem też, bo myślałem, że będzie może jakaś kategoria taka ty już miałeś wymierzona we mnie, no ale moje wielkie chwile już minęły. Za to te zwycięstwo na Krakowi to tylko potwierdza, że z Krakowią nam zawsze dobrze idzie. Jakbyście grali cały sezon z Krakowią, to może by się udało. To prawda. Dwa razy spadaliśmy i dwa razy z Krakowią. Dobrze. Taka liga. LKS, Raków, Krakowia. Macie mistrza. Dokładnie. A kto strzelił wtedy bramkę? Kazisz, bo to był, ja pokażę tylko, że to rzut wolny, taki rozegrany, ktoś przebiegł, lekko zagrana piłka, że niby wrzuca prawą nogą, zagrał ją lekko do tyłu i chyba Marcin Kaczmarek no wrzucił, wrzucił i nie wiem, czy to nie Antek Łukasiewicz albo Miętowy. Łukasiewicz. Antek. Tak, bo jak patrzę na 90 minut, to było. Antek 2 na 10, teraz się realizuje w innych sprawach. No już rozmawialiśmy o tym, że tak to określę na ofie, bo tamta szatnia była bogata w charaktery i naprawdę tamten LKS to było zagłębie takich osobowości, które no potem do czegoś doszły. Tak, właśnie Antek Łukasiewicz na przykład. Nie wiem, gdzie. Wyznaczasz.
No dobrze, no to w takim razie może co? A niech będzie licytacja. To jest dla wszystkich, tak? Tak. No, niech się coś dzieje. Wymienię jak największą liczbę klubów, w których grał Cezary Stefańczyk. 3. 4. Nie no, Czarek. Nie masz pojęcia, ile powiesz. 5 mi wystarczy. Powiedz 6, żebyś miał szansę. A nie, jak źle odpowie, to co? Znaczy, jak nie odpowie to traci na tyle, punkt. To traci. Ja nie licytuję. Tyle. Ale nie musi licytować. A ty się włączysz, Czarek. Nie musisz. Sam? Ty też możesz. Na razie ja mam 4. A Czarek nie pamięta. Ty możesz powiedzieć. Przecież już w tym wieku. Ale... Czy grałem w Legii? A to ile? Dobra, powiem 7. Tu miałeś 7? A było to tyle? Razem z tak, czy licytujesz, to też jest kłopot. Co, to nie jest kłopot. Odpalisz od razu 90... Na bank musi wiedzieć, bo ty nie zapamiętałeś 90, bo to na bank też jest. Patrzył. Nie, no nie, 7 bym nie powiedział. Ja bym powiedział 4, 5. 5 bym powiedział. Ja zacznę z grubej rury, także okej, okay, dobra. No to 7 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. A to ciekawe, czy te 5 tam trafił. Ja zaczynam, tak? No tak. Czy no dobra. Ma, możemy i zaczynasz i kończysz. Możemy na przemianę, jak chcesz. Ja zaczynam tak. No dobra, zacznę od mojego kluberka z Radomsku. Mhm. To bym i teraz zaczynam. Warta Działoszyn. Mm. Nie dałbym rady. Omega Kleszczów. Mhm. Nieźle się to toczyło, trzeba przyznać. No, myślę co. Pewnie cię rozpędzę twoja kariera, dobra. Omega. Chyba dobrego no, wieczora. Omega, to jest, wiesz, to są moje rafinerie wielkie. Krzostrowiec Świętokrzyski. Tak. Krzostrowiec nie pamiętam. I dalej. Pelikan Łowicz. Tak. Zawisza Bydgoszcz. Tak. Łomży już mówiłem? Nie. No to ŁKS Łomża. Tak. I masz 7. Wisła, Płock, Bogdanka Łęczna, no ŁKS Łódź. No i ten najważniejszy. ŁKS Łódź. A w Krzo był super prezes, nie? Mirosław Stasiak. Mirosław Stasiak, on szczerze tam ode mnie, tam spod Radomska, nie? Jest fajny gościu, naprawdę. I kiedyś było chyba tak, że ty miałeś wejść i się tak, grzałeś, a on powiedział, że wpuścił. Jedziemy na taki mecz do Radomia. Ostrowiec, Radom, blisko siebie. No prestiżowy mecz. My tam o awans wtedy chyba nie graliśmy. Ważny mecz, chyba nawet początek sezonu. No i Zbigniew Czerwniak, trzecia minuta, a coś go tam boli. A tam grał w ataku Grzdauskas Mikulenas? Był taki zawodnik. Grażwidas Mikulenas. Grażwidas, właśnie, sorry. Ten gdzieś go tam trącił, oaj boli. No ale za 2 minuty strzelamy bramkę, ale już Czarek idź się grzej. No ja się tak, wiesz, grzeję w 10 minuta, a upał z 30 ponad stopni. 20, 30, 40. W przerwie też się dalej mi każe grzać. Nie, że teraz się cała drużyna schodzi do szatni, siedzi, tylko dalej się grzeje. 60, 70, już tam jakieś zmiany, druga. 90 minuta, trzecia zmiana, wchodzi prezes. Mówię, fajnie, mówię. 110 minut się grzałem. Byłem bardziej zmęczony chyba od niektórych, którzy grali tam. Sprintów naładowałem, nogi mnie później bolały. Prezes sobie wszedł. Jeszcze sytuacja też taka, wiesz, była, bo ten trener mówi, nie no, prezes, daj spokój. Pisz zmianę, bo cię zwolnię. Prezes na boisku. Ale tak wiesz, mówisz, on jak grał w starej chyba Szczecidze, to strzelał tam bramki. On taki był, że tak potrafił tam coś strzelić. No ale później już wiek, kontuzje, te sprawy już. Ten. Ale jeszcze z nami w sparingach czasami też już takie po dłuższych minutach grał. Sobie gramy sparing. Wszedł tam chyba w 60, ja tak kurczę, gramy, nagle oni coś nas atakują, tak tego ciężko, ja patrzę, kurczę, czy my coś tego, patrzę, on sobie z trenerem stoi przy linii. Mówię, no fajnie, no ale był prezes, no z 5 minut kompletnie wyłączony, coś tam gada, pokazuje mu te, faktury opłacą. Nieprawdopodobne rzeczy, nie? Bardzo barwna postać. Kurczę, chciałem mieć jego śladami w KTS-ie też właśnie dzieląc funkcję prezesa i zawodnika, ale... Śladami Stasiaka będę szedł. A niestety się nie udało. Wyznaczasz, Czarek. Tak to wygląda, się wyrównało. O, o 10 punktów więcej niż Damian Smyk. Nie, o 11 punktów więcej niż Damian Smyk. A czemu ja ile dostałem punktów? Ja wymieniłem wszystkie co 7. Nie, to jest za jeden punkt. Ach, za jeden. Kurde, tak? A to ja bym wymienił, bo ja zalicytowałem 5, tak? Zawisza UKS, ja mam SMS powiedział jeszcze. Ale w SMS nie grałem, tam tylko chodziłem do szkoły przez lata. No ale nie, poczekaj, mogło być, znaczy grałem na jakiś turniej, jak jeździliśmy, to grałem, nie wiem, czy można to zaliczyć, wiesz? Patrz, bym zaliczył. Nie. No, to no, jaka kategoria? Poproszę kategorię. Janusz Filipiak,
Miliard w rozumie. Miliard w rozumie. Kto jest ostatni? Janek. Janek. Biznesmen, herbatnik. Wiesz, będziesz miał już ksywka do końca życia herbatnik. Syn ani dawaj się Filipek. Janek, jest. Filipek. Tak, Janusz Filipek, miliard w rozumie. W tej chwili nie trzeba siatki skautów, by wiedzieć niemal wszystko. Nie musimy mieć swojego człowieka w takim, powiedzmy, Stargardzie, by wiedzieć, co się w tym klubie dzieje. Rynek jest bardzo dobrze rozeznany, menadżerów można liczyć w setkach czy tysiącach. A czasami po prostu wystarczy, by odnaleźć dobrego zawodnika. Co wystarczy? Podzwonić to i tam, poklikać w internecie, odpalić YouTube, zaufać swojemu nosowi. Myślę, że nie powiedział, że odpalić na YouTubie. Myślę, że nie powiedział, poklikać mógł powiedzieć, podzwonić tu i tam. Janusz Filipiak. Będzie trudno. Dobra, weźmy. Wy pamiętacie tą wypowiedź, czy nie? Kto? Wy. Ja jak przez mgłę pamiętam. Ja czytałem się, wczoraj, to mam. Mnie się wydaje, że wiem, no, ale no, to, że Paweł... podzwonić tu i tam. Poklikać w internecie. Poklikać, no. Tak, tak. Chyba się rzucił. Tak. Bo my to chyba nawet w tekście zamieściliśmy, że lubimy też klikać w internecie. I on tak wiesz, do piłkarza. Hej, poklikasz. Piłkarze, lewy obrońca do Krakowa. Gogle. Wyznaczasz dalej, Czarek, bo Jadek nie odpowiedział. Czarny Piotruś, Kuba Białek. No to czarny teraz Piotruś. Teraz na szary. Trzeba kość, musisz tak uruchomić, jest. Uruchomić, wiesz. Jak zejdzie poniżej dwóch, to odpada, tak? Jest rozstrzelany. Merab Iguari, Zaza Rewiszwili, Alkhali Suma, Jano Kumatejko. Kumatejko. Jano Kumatejko. Czemu? Nie, no to teraz to osób sobie myślenie. Jano Kumatejko. Tak, to był Jano Kumatejko. Nie, kiedyś się bardziej staraj z tym zmyślony. Przecież dwa razy źle powiedzieli. Teraz dopiero pierwszy dobrze. Wyznaczam. Kumatejko. Dobra, Czarek, chyba nie odpowiadałeś jeszcze na osąd bohatera. Swój oczywiście. Dobra. To odpowiedz. Zaczął się aż komputer. Z jakiego polskiego miasta pochodzi sędzia Bartosz Frankowski? Ja właśnie mówię, ty wiesz co, Rasi, byś się wstydził, bo Damian Rasak też jest z tego samego miasta. Z Torunia. Tak jest, z Torunia. A wiemy, dlaczego zapytałem. Wiem, o co chodzi. Wiem, sprawę. A jesteście Maciej Sztamek, sędzią? Znaczy, nie miałem z nim jakieś, nie wiem, mega kosy. Po prostu, wiesz, sprowokował mnie, zaatakował i ja siedziałem pół roku zawieszony, a on mógł dalej sędziować, nie? Jak ty już mówisz, siedziałem pół roku, wiesz. No, nie, wiadomo. Sekunda, po prostu chwila mojej głupoty. Do tego się przyznałem. Ja go przeprosiłem później. Tylko... Tam w protokole trochę przesadził, bo napisał, że go uderzyłem tą głową. Prawda jest taka, że to było muśnięcie. Nigdy nie chciałem go tam uderzyć, nic takiego, bo wiadomo, jest VAR, telewizja. Trochę też dzięki Oskarowi Zawadzie, bo się go pytam, faulowałeś? Nie faulowałem. No to wtedy jeszcze się mnie bardziej podgrzałem się, że nie uznana prawidłowa bramka. Potem okazało się, że go pchał, prawidłowa decyzja. Mój błąd, mówię, no skończył się na 13 meczach, także cieszę się bardzo, że tak to zostało, te 13 meczy, niecałe pół roku, że mi to, tą karę zawiesili. Trener sędziego przeprosiłem, myślę, że nie ma ze mną problemów, nie było nigdy, mówię, to była moja pierwsza czerwona kartka bezpośrednia, a ostatnie sezony też pokazują, że miałem po 4-3 żółte kartki, także to był taki... incydent, który nie powinien się wydarzyć, a się wydarzył. Dziwne kary są w polskim futbolu. Jak miałeś tą karę w zawieszeniu, to nie korciło cię, żeby jakiegoś sędziego... Nie, wiesz co, nie, nigdy tak nie miałem po prostu. Wiesz co, kiedyś miałem taki sezon, nie wiem, coś było ze mną nie tak, w Bydgoszczy, gdzie tam miałem bardzo dużo kartek i dużo takich, wiesz, zapyskówek z sędziami. Potem się naprawdę mega, mega uspokoiłem i mówię, no to pokazuje, że ja tych kartek nie mam za dużo, a zagadanie to nie pamiętam, kiedy dostałem kartkę w ekstraklasie. Także nie korciło mnie. No bo tak to by cię odwiesili. No. Jest wymiar wychowawczy kary, zawsze trzeba pamiętać o tym. Nie. Wyznaczasz, bo dobrze odpowiedziałeś. Sędzia jest Torunia. Mam nadzieję, Marcin Najman, licytacja. Tak jest, poprosimy.
Wymień jak największą liczbę polskich kadrowiczów z Euro 2008. 15. Od razu mówię, że... Będzie rozstrzelany. Janek wysoko leci dzisiaj. Od razu mówię, że Izba do Spraw Polskości uznaje Rogera za Polaka. Dobra. Akurat tutaj. A jak się pomylimy, to out? Nie możesz zostać. Jak powiem, że nie wiem, Robert Lewandowski, a tak naprawdę go nie było, to wtedy już koniec? Tak, nie mogę wymieniać dalej. Pamiętaj, że masz 30 sekund. O Jezus. To Janek. Ile on powiedział? 15? Good luck, have fun. 30 sekund. Szczerze, ja znam 14, także... 14. Bym powiedział na pewno, ale dłużej bym musiał to wymieniać. Janek, lecimy. Ale jak będziesz rozstrzelany, to możemy lecimy, z brata bliźniaka korzystać? Tak, przyjdzie on i wygra quiz. Dawajcie. 15, koniec, po raz pierwszy. Ale to dojdziesz mu czy ze 10 sekund chociaż. A co to jest? Świąteczna pomoc jakaś? No boję się, że smyka przebije i się skończy lecimy. Żartowanie ze smyka. Jak będzie miał tak 4-3 punkty, szło, dobra, to zluzujemy troszeczkę z niego. Dobrze. I smyk będzie dalej na gorszy. 3, 4. Boruc, Kuszczak, Fabiański, Bąk, Żewłakow, Wasilewski, Lewandowski, Matusiak, Smolarek, Żurawski, Czekaj, Matusiak nie pojechał. Matusiak nie pojechał jednak? Nie. Że Matusiaka nie zabrali. Ach, dobra, tracę. Jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że nie. Nie, chyba nie pojechał. Bo ja to na pamięć znam. Czemu nie licytowałeś? Zachorski wtedy pojechał. Nie Matusiak. Tak, już Matusiak tam sezon zagrał. Nachorski faktycznie. Nie ma Matusiaka. Golański chyba, tak? No, tak. Też ja bym wymienił spokojnie, gdyby miał Matusiak. Paweł Piłkarz, nie? Kuszczaka też nie ma było, Jezus, chłopie. Fajny gościu. Pojechał Kowalewski, Kuszczak się poławał jak zwykle. No to nie. To coś na drugim ty? Nazwisku Polek? Nie, ale tak czułem, że Kuszczaka nie ma, ale ten Matusiak to już wiadomo. No, może nie ma. Czyli tracisz punkt i jak to wygląda? Mam chyba 8 albo 7. Nie, 9. Dobra. Smyk, ale się już zapytał, nie, super. Ale on jest młody, Damian Smyka ma jest starszy. Smyk by swoją wartę Poznań sprzedał za taki wynik, także spokojnie. Lecisz. Wyznaczę dalej. Czy Arek wyznacza? Nie, Arek. Dobra. To niech ale będzie Janusz Filipiak. Kuba. Miliard rozumie, to trzeba. Nie wiem, czekaj, muszę zaznaczyć, czy on patrzył tam, wygooglował sobie przed tym Filipiak. Nie wiem, czy ten, bo jak ten to będzie wiedział. Co tu na telefonie się dzieje? Co, gdzie? Proszę, co, gdzie? Tu telefon. Zobacz, czy otworzy teraz 90 minut, nie? Od razu, nie? Wiesz, co mam otwarte? Archiwum, nie? Zaraz ci powiem, co mam otwarte. Mam otwarte, no dokładnie, no. Zwycięstwo z Krakowią. No. Przypadek? No... Nie. Dobra, to dla ciebie Janusz Filipiak. Nie zdążę przełączyć, ta Filipiaka, no ale... Moją intencją jest, by Jacek Zieliński wypełnił do końca swój kontrakt, powiedział Janusz Filipiak w 2017 roku, 11 kwietnia. Kontrakt z Jackiem Zielińskim został rozwiązany za porozumieniem stron. I ile dni po tej deklaracji tenże kontrakt został rozwiązany? Kurczę, pod koniec sezonu już powiedział, nie wytrzymał do końca. Wtedy nie było jeszcze takich sezonów, które się kończyły w lipcu, więc tych dni było niewiele. Do końca kwietnia 19, w maju pewnie z jedną kolejkę jeszcze dostał po tym, po urlopie majowym. Nie ma urlopu majowego w Ekstraklasie. No, ale na Puchar Polski jest, nie? Jest Puchar Polski. A jest, przepraszam. Kolego! Przepraszam. Pokaż jeszcze raz to pytanie, proszę zobaczyć. Okej. Okay. To będzie 24 dni. Nie, no dłużej. Dużo dłużej. Naprawdę? W czerwcu wyleciał, 19 czerwca. Czyli 19, 30... No to około 60 dni wytrzymał Janusz Filipiak. Ajajaj. No w polskiej piłce tak jest. Jak prezes powie, że trener ma pełne wsparcie i to jest długofalowa wizja, znaczy, że za chwilę będzie out. Tak. No. Słuchajcie, w ogóle dawajcie łapki w górę 2000, bo dzisiaj Wojtek Piela płynie w Puław przez Wisłę. Płynie do Płocka. Do Płocka, żeby walczyć o nowy kontrakt dla Czarka. Jak będzie 2000 łapek w górę, to Marek już wie, jak zmieni zdanie. A kto naprawdę grał na prawej obronie?
Wiesz, jaki jest wolny teraz prawy obrońca jakiś? Masz, co znamy? Masz Michalskiego, masz Weź Żuka. Telefonie sprawdź. Nie, Michalski już nie jest brany pod uwagę jako boczny. Jako stoper już teraz? To, nie, no raczej będzie jako stoper. No, to jest jego pozycja, bo tutaj tak na siłę chyba było tam ten... I... No, młodzieżowiec. On, no to też, ale... Wszystkie pozycje obskoczył w sumie. Grał na lewej, potem grał na prawej, w środku sobie zagrał też. Niezły jest. No tak, ale tego racji jego największy atut młodzieżowca się skończył. Tak. Tak. Wiesz. Nie, żartuję, to jest fajny chłopak, także duża jakoś. Myślę, że to jest dobra przyszłość. Przenim, Paweł Żuk będzie grał? Nie, jest Damian Pawlak na prawą na tą chwilę i ten Żuk. Oni na tą chwilę rywalizują, wiesz, jeszcze teraz. No nie wiem, czy to jest skok jakościowy. W porównaniu do poprzedniego sezonu. Jedna drużyna spada. Paweł, uspokój się. Nie, no, trzeba, nie, no. Nie wiem, jakiś wolny prawy obrońca, kto jest wolny? Prawy obrońca wolny. Może tak. Wolnych? Ja mam Dankowskiego. W czterech wolnych. Dankowskiego może wezmą, bo on tam zawsze siedzi. O. Taki transfer. Nie, nie wezmą. Nie wezmą Dankowskiego? Nie. A gdzie pójdzie? A nie powiem ci. No, sprzedaj ale, jakiegoś nie, newsa. Nie, bo to jest takie, że nie mogę tego powiedzieć, ale jest... Wszyscy będą zaskoczeni. Naprawdę jak to za granicę? Nie powiem ci, ale jest ten. Jest naprawdę ten. Tak gdzieś słyszałem, że naprawdę może być naprawdę bardzo ciekawe. To będzie duże zaskoczenie, jeśli to wypali. Ale poczekamy, zobaczymy. Ale tak, nie, dobra, nie myślcie, bo i tak nie traficie, bo to jest... Nie, w każdym razie nie gadajmy o Kamilu Dankowskim. Nie znaleźliśmy prawego obrońcy do Wisły Płock jednak, mimo naszych starań. Tak. Teraz dobrze odpowiedział, czy ktoś odpowiedział? Nie, źle. Źle. Nie. Źle. No Janek, ty, tak? Bo się zagubiłem teraz. Nie, Czarek. Jedną szufladę ja znowu wyślę, ale kurczę, idę. Co ten tak, kosisz tutaj, dalej, dawaj chcesz? Koś. Nie, bo... Daj mi Boruca. Boruca. Dobra, dzięki. Wymień trzech piłkarzy, którym Boruc wyjął karnego. Jezu. Uż. Dobra, na pewno Zlatan Ibrahimowicz. A, dzisiaj w tytule na stronie chyba. Tak? No nie widziałem, ale pamiętam, że pisałem ten tekst, jak wyjął wtedy karnego. Był chyba w 18-19. Nie, wcześniej mogły być. 17-18. Komu jeszcze wyjął karnego? Na pewno nikomu na Euro 2016. Bo nie, no wszedł, nie. Bo nie wszedł. No, ja cały czas wiesz, że jakbym wszedł, to byśmy przeszli tę Portugalię. A jakby sędzia pilnował linii, żeby nie wychodził ten bramkarz portugalski? Fabiański się na 10 karnych 10 razy wrzucił w drugą stronę. Ostatniego tylko dobrze się rzucił i tam... Ale to było też daleko do wyjęcia. No, dobrze dał. Zawsze nieśmiertelna anegdota Andrzeja Iwana, że jak rozpracowywał Adriano, zapomniał, że miał takie zadanie. No mam 50% szans. Słuchajcie, Adriano, super prawa noga. Niestety za analizę nie pani. Więc być może z tymi karnymi Fabiańskiego było podobnie, że sztab mu rozpracował. No i 50% szansy i nie trafił. A mogę powiedzieć, komu strzelił? Nie, bo pytanie jest, komu obronił, a to się różni. Ale powiedz, komu strzelił, wszyscy będziemy się śmiali. Ha, ha, ho. Widzewowi Łódź. O, nie wiedziałem. Czemu nie lubisz Widzewa? Nic takiego nie padło z moich ust. Nigdy, jak z tobą... Myślę, że celowo tak powiedziałeś, żeby powiedział, że Widzew. Nie. Jak z tobą rozmawiam na czacie i rozmawiam o Widzewie, to nigdy nie używasz tego słowa. To co mówisz naokoło. Co więcej, Kuba zawsze pisząc tekst o Widzewie prosi, żeby był ten tekst anonimowy, żeby zmienić z Jaku Polkiewicz na tekst anonimowy. Dzięki Janek, to ja zmienię. Dzwonię pani TVD. Nie, nigdy nie zobaczysz żadnego herbatnika. Przecież ja nie piszę tekstu o Widzewie. Nie, no nie. Ja kompletnie nie pamiętam. Pomóż sobie taktyką Kuby Olkiewicza. Tam już masz otwarty na Borucie. Przeczuwałem, że ta kategoria może być. Może poczytam czat? Poczytaj. Stolarski jest wolny, ale nie wie o tym jeszcze. Podobno. Ten z Legii? Tak. No przecież ten ma kontuzję. Wesoł, ale nie, wolny, wolno biega. A że wolno biega. Okay. No szybko biega, ale nie umie grać. No, czy tak szybko biega, to... Podpowiadają ci, że Bońkowi obronił. Dobra, no nie będę przedłużał, to strzelę. No. Maciej Żurawski? Czemu Maciej? Przecież grali w innym zespole. No, ale w Ekstraklasie myślę, że mogło tak być. Był jakiś trening na pewno. No. Zaliczamy. W Ekstraklasie grali, czy nie? Nie. Nie, dobrze, nie, no i został wygubił. Trzeci, no. Tak? Treningi liczymy. I na czodowo. Nie!
Kabaj, Gardner, Mares, Cadiz, Holt, Di Michele, James Arthur, Jan Koller, Roman Pawluczenko, Luis Sa, sławny karny z Manchester United, Craig Dargo, popularny Craig Dargo, Mark Churchill, to ten projekt Churchill, Brian McBride i Igor Gołaszewski. No, że nie wiedziałem Cargo i Churchill, no to naprawdę skandal. Nie Cargo, Dargo. Trudne to było. Bardzo proste. Tak. Luis Sa był prosty, Ibra był prosty i prosty był Jan Koller, bo on tę piłkę złapał, pamiętam ten mecz z Czechami. I Igor Gołaszewski. Igor Gołaszewski. I co ciekawe, zawsze jak Borus bronił karnego, to jego drużyny nigdy nie przegrywały. Widzisz, panie Nawałka, coś pan narobił? Albo Paweł ściemniał, albo się przygotował po tej przerwie do quizu. Z czym ściemniał? No, że tak było, bo przecież nie sprawdzimy, bo mi... No zabrał... masz przecież, tu napisane jest. Bo mi Czarek zabrał telefon, bo sprawdzić, czy jest okej, no. Wyznacza dalej Czarek? Tak. Jezus Maria, ale kosi. Dawno nie odpowiedzieliśmy na nie. Dobra, to daję to na siebie, żeby było dobra. Tak. Daj tego Filipiaka. Janusz Filipiak, miliard w rozumie. Pragnę przypomnieć, że w lecie sprowadziliśmy dużo zawodników, za co byliśmy krytykowani, a robiliśmy to świadomie, żeby w trakcie rundy jesiennej dokonać selekcji. Ilu zawodników według nowoczesnego scoutingu, selekcja po transferze, dokonał Filipiak na wiosnę 16-17? Można się pomylić o dwa. Ale czekaj, bo to trochę nie zrozumiałeś pytanie. Czemu? Ilu zawodników dokonał? No ile kupił? No bo zapomniałem słowa. Dobra. Pisałem późno. Przecież ty nie odpowiadasz. Coś pultasz do mnie. Bronię. Aż się dojedziemy z chłopakami. Co, dasz mi czarnego Piotrusia? Niech będzie 9. Aj, 12. Ja chciałem 10 powiedzieć. Jakbyś na to odpowiedział. Ale to było transferowe Eldorado. I teraz wyznaczasz, ale nie możesz na siebie. A, nie mogę na siebie. Można na przykład Jankowi dopieprzyć. Tak siedzi, że się nie odzywa, jak już ma mało punktów. Albo jakąś wspólną. Jak miał 12, to herbatniki, co? Bitry, brożek, tu bracia bliźniacy. Tu zwiedzamy, nie? A teraz tak siedzi, Jezus, nie ja. Piłem w spale. I mam ochotę mu dać czarnego Piotrusia, tam jest... Co równaj komuś tutaj, Kubie, jednemu drugiemu. Niech będą wszyscy mi 9. Ale które, co? Ale to nie jesteś Krakowy, osoby nie wybierasz. Czekaj. Dobra, to czarny Piotruś dla Janka. Dobra. Mówi rządź. Jeden z tych piłkarzy nie grał w Ekstraklasie, który? Aviram Baruchyan, Akhari Lan, Clement Boyodu? Boyodu? Żadnego nazwiska się nie znałem. Ja też Develu, nie, ten Baruchyan. Ebot. Pokażę. Dobrze. Clement Beut. Jak? Beut? Clement Beut. A to jest odpowiedź? Czytam. Zastanów się. Czytam. Czy tak się wymawia? Tak. Posłyszysz mnie? Dobrze, nie. Nigdy nie wiem, jak się wymawia nazwiska, które wymyślam. Nie wierzę w to już. Kurde. Jeszcze raz ci podpowiadam teorię imion, że zawsze jak... Rodzice mają syna albo córkę, aha, to dobierają imię pod nazwisko, że wiesz. Na przykład Paweł Pawłowski. I albo Paweł Paczul, tak? Znam Paweł Pawłowskiego. Albo na przykład Szymon Sawala i tak dalej. Ale w jaki sposób się tutaj to broni? To no, kto... A, co się... On jest młody, on nie ma jeszcze dzieci. Co ja ci będę mówił? On nie ma jeszcze dzieci, nie możesz mu takich rzeczy mówić. Żałuję, że przyszedłem tego programu. Dlaczego? No, dobra, czekajcie. No jedną już ci patrzył, odstrzelił odpowiedź. Jaką? No podpuszczam już przecież. Clementa Bło? Clement Błot? Oj, rety. Dobrze, no tak najbardziej prawdopodobnie. Dobrze, no już pójdźmy za pierwszą myślą. Clement Błot? Tak? Clement Błot? Clement Błot. Clement Błot? Istniał. Czy w Rosji wychowałeś? Istniał. Jezus Maria, no. Nie istniał Akhari Lan. Lan, okej. Okay. Tam był Ebot, mi się skojarzyło z botem i potem pomyślałem, że dam coś też z internetem i dam Lan. A, to kurczę, to patrz, to Janek bym się wpuścił malny, bo ja byłem pewny, że żaden rodzic nie nazwie się na Develus. A tu panowie, państwo Ebot.
Klement tak Ebo był. Jan Mazurek jest już na rogatkach do Palenicy. No. I wyznacza dalej Czarek. Mogę mu jeszcze raz przyładować? Możesz, możesz. Dopóki ładuj nie będzie czterech, to... Bo potem to już nie wiem, bo musimy smyknąć najgorszy wynik. To... Marcin Najman, Kuba. Nie, to dla wszystkich. A to do wszystkich, dla wszystkich. To jest fajne, bo to każdy może. Okej. Okay. Wymień jak największą liczbę Cezary związanych z polską piłką. Dwa. Kurde. No już, po raz pierwszy. Po raz pierwszy. To moment, moment. Ej. Dobra. Okej. Okay. Tak to się... Zaraz Janek wystrzeli 84. Trzy Janek. A na przykład jak ktoś gra w reprezentacji Polski artystów, to też może być? Czy nie. Nie może. Nie. Dobra, cztery. A kto tam gra? No, Pazura. Pazura tam gra? No nie, Cezary Żak. Gdzieś tam. Który jest? Cezary Żak. Cezary Żak Wschód. Ale to Wschód, prawda. No, Żak, a jak grał Kalisz, to przecież też mógł Żak grać. Ale Kalisz to Ryszard. No tak. Dobra, cztery już, mogę? A on kiedyś karnego wywalczył, Ryszard Kalisz, w meczu z TVN-em. Co możesz? Tak, cztery. Cztery. Ja wymieniam, tak? Nie. Po raz pierwszy? Naprawdę tylko cztery? No gdzie znajdziesz więcej? Nie, ma nie masz więcej. Jak nie ma Cezary? Nie masz więcej już tam. Po raz pierwszy, po raz drugi. Sprzedany. Dobrze. Cezary Stefańczyk? Ha! Nie spodziewaliście się. Nie no, w sumie już bez klubu to nie wiem. Czy Cezary Szpak? Kto? Kto? Wpisz sobie. Jak? Szpak. Czpak czy Szpak? Szpak. I chyba no Kszo tak też, tak mi się wydaje, nie? Zgadza się. Pewnie trener rocznika U15 w UKS. Szpak? Jest nie. Michał Szpak. Nie ma Cezarego Szpaka. Szpak. Szpak? No, Szpak. Szpak. Tak. Taki szpak. Blondynek, nie? Tak, jest. No, jest okay. Cezary Szpak. No. No to już dwa. Cezary Wilk? Tak. Jak się ten z Jagiellonii nazywa? Czeska. Kulesza. Kulesza. No i dobrze, no i co takie trudne? Tego, ten dziennikarz. No, Szpaka, przepraszam, nie wiedziałem. Tak. Olbrych, no. Ten z Polsatu, Kowalski. A no Cezary Pazurem. Tak. No ale to ilu masz? Sześciu, tak? No to więcej niż cztery. No nie masz tak dużo więcej. Ja lubiłem bardzo te wideo felietony Cezarego z Pazurem na Polsacie, bo on zawsze miał takie porównania, metafory i coś tam powiedział, że wszystko się zmienia. I tak rzucił kijek do rzeki i ten kijek popłynął. To była płyta. Ale że wszystko płynie, pan to nie, sprawy, nie, to ja złapałem od razu. Kurczę, jeszcze... Albo mówił, że tego piłkarza wycisnął jak cytrynę i wstawiał pomarańcze do sokowirówki i włączał i tak patrzył na to i to była też płyta. A, to fajne rzeczy. Musisz sprawdzać takie urozmaicenia. Może zrobimy w Lidze Minus wideo felieton. A powiedz, jakby ktoś tak próbował, tam było z polską piłką, Cezarych, czy w ogóle z piłką? Z polską piłką. A, dobra. Czy jakiś tam ten Julio Cezar by nie przeszedł? Nie. O, dobra. To tym bardziej jestem ukontentowany. A jeszcze Kucharski. Czułko na siebie. To się odwróć. Ja lecę taktyką Kowala. Wojciech Stawowy! Trener! Nie! Prowiem! Mamy. Dziękuję. Możesz się odwrócić? Już mogę? Tak. Czy to jest postać związana z polską piłką? Tak. Niestety. Czy to jest piłkarz, który w sezonie 2019-20 grał w dolnej połowie Ekstraklasy? W jakim sezonie? 19-20. Tak. W dolnej połowie Ekstraklasy. Tak. Czy to jest piłkarz, który spadł z ligi? Nie. O kurde, to mnie zaskoczyłeś. Ile mam? Wojciech Znamowy! Trzy. Trzy. Trzy mam dopiero, dobra, to jest okej. Okay. Czyli tak, piłkarz z pozycji 9-13. I powiedziałeś, że niestety piłkarz. Kurde, zaryzykowałbym, tak bym poszedł na całość, ale to pytanie bardzo mocno ograniczy. Jakie tam były drużyny? Górnik, Raków, Wisła Płock. Kto tam jeszcze się utrzymał? Zagłębie Lublin się utrzymał. Wisła Kraków. I Wisła Kraków piąty. Dobra. No na pewno nie UKS.
No, no nie. Czyli z tych pięciu klubów mam. Dobra, to tak. Precyzyjnie zadane pytanie. Czy to jest piłkarz z klubu, który kojarzy się z górnictwem? Nie. To nie. No nie. Czyli Górnik i Zagłębie mi odpadają. Może, bo to górnicze kluby. Tak, no i tak. Nie oszukałbyś mnie. Dobra, czyli zostaje mi piłkarz z Rakowa bądź Wisły Kraków bądź Wisły Płock. Wisły Płock, dziękuję. Dobra. Ile mam pytań? Cztery? Jeszcze tak. Czy jeszcze piąty? Czy to jest piłkarz Rakowa Częstochowa? Nie. Kurde, no to mi Babenko odpadł. Byłem pewien, że będzie Babenko. Babenko odszedł przecież. No ale o 19:20 było pytanie. A, no w sumie. Ale grał, no tak, no to tak. Dobra. Czy to pytanie wykluczało się? Nie, nie masz. Czyli tak, teraz jak źle. Teraz możesz dać za trzy. Możesz za trzy rzucić jak Steven Curry. Ale jak źle teraz odpowiem, to. To tracisz trzy punkty. A jak teraz źle odpowiem, to tracę trzy punkty? Tak. Spróbuj odpowiedzieć, pewnie trafisz. Wojciech Stołowy. A nóż widelec. Nie, poczekaj. A jak zadam kolejne pytanie, to co? To następne, możesz na następnym za dwa rzucić. Ale tracę tak. też dwa. Dobra. A potem za jeden. Dobra, no to elegancko, to, ja to ja pytam dalej w takim razie. No dobrze, czy to jest piłkarz Wisły Płock? Nie. Kurde, mogłem zapytać, czy któryś z Wiseł? Sześć pytań za mną. Tak. Fantastycznie liczysz. Ja pierdzielę. Kto to może być? Niestety piłkarz. Czy nie niestety piłkarz? To się... Niestety grał. Tak. Znaczy grał. No właśnie, właśnie. To są takie ulotne podpowiedzi, które staram się wychwycić. Czy tak, nie Wisła, nie Zagłębie, nie Górnik. I mam ile? Sześć? Czy to jest obrońca? Nie. No nie. No to... Teraz za jeden tylko ci został rzut. No to skąd ja mam wiedzieć? Ale to mam pytać dalej, czy nie? Nie, czy jeszcze możesz. Jeszcze mogę? Oho. Jeszcze mogę zapytać? Nie możesz, teraz nie za jeden. Czy teraz już proszę strzelić? Tak. O Boże, Święty. Kamil Wojtkowski. Nie. Tomasz Dejne. A, no to pytałem, czy Wis... Czy jest? Zapytałeś. A nie jest. Ale mnie, chwała Bogu. Ale mnie oszukałeś teraz. Jak wiesz co, czuję się, jak pokażę spadku UKS-u, który w swojej karierze widziałem już. A Czarek przyszedł i zapytałem go, czy nie zrazi nas koroną. I czy nam powie, kto to jest. Ale to nie zdradzę. Ale nie powiem. Nie, to musisz powiedzieć tak. Jeden z uczestników quizu podzielił się z nami takim. Nie, no nie powiedział żartem. Właśnie. Nie żartem, to jak wy byście to przedstawili. Tak, tak. Powiedział, że ten no. nie złapał nawet jak... koronę. Tak. No. Że byście to na bank tak przedstawili, nie? Że... A prawda jest taka, że to nie był tak fatalny bramkarz, kurczę. Ja wiem, że proszę. Nie, szczerze, wy z nim ciśniecie cały czas, tak? I on naprawdę fajny. U niego był ten problem, że jak on już coś zawalił, jemu zrobili krzywdę tym, bo tam mówiono, że on tak super gra nogami, to dobrze grał nogami, ale nie wiadomo, jakoś nijak rewelacyjnie. Ale osąd, że jest fatalny, w ogóle nic nie potrafi. Tylko, że jak on zrobił mu się, miał w ostatnim czasie dużo tych takich błędów, jak zrobił błąd, to on był naprawdę mega spektakularny. Podobny przykład, bo wiesz co, ja przychodziłem tutaj, był Seweryn Kiełpin, bramkarzem w Płocku. Przez 3-4 lata on może zawalił tak dwie bramki, co tak były jego. A przyszedł okres w Ekstraklasie, że w krótkim momencie odwalił 3-4 takie babole, że przez całe te 4 lata takich nie zrobił. A u Tomasa... Czarek, ale wam Denes żadnego meczu nie wybronił w tym sezonie. No żadnego. Nie miał takich ekstra interwencji. A nie możesz tak przesłuchać. Kurczę, któryś mecz... Nie przypomnę sobie teraz. Chyba nie ma. Krótką pamięć, mam już swoje lata, nie wszystko pamiętam. Ale miał kilka meczy. Wiem, że na przykład wiesz jak zaczął. Pamiętasz ten mecz z Górnikiem. O, no, spektakularny. I tak już u niego. No ale wiesz, nie jest przypadkiem, że on się znalazł teraz, wiesz, w drugiej Bundeslidze w Kilonii. To też nie jest. No nie trafiło się chyba ślepiej kurze ziarno. Wiesz, w drugiej Bundeslidze Dawid Kopacz też się znalazł, więc... Aha, no, ale by nie dobra, mógł. Nie wygrał z tym. Ale by nie mógł. Szczerze, co ja go tak bronię, kurczę, nie tylko tak, bez sensu. Okej, okay, dobra. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba znowu wyznaczasz. Czy ty wyznaczasz?
Nie, ty nie odpowiedziałeś, nie, odpowiedziałeś dobrze. Ale wziąłem na siebie, wziąłem na siebie tak, czułko i źle odpowiedziałem. I czy Czarek dalej? Nie, 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 ja no. Tylko nie mogę na aha, siebie teraz. Tak, no. O, no dobra. Ta najniższa to jest pod Filipiakiem coś jest jeszcze? Twitter. Twitter, życie no. I twórczość, jak my mogliśmy to pominąć? Dobrze, to Kuba Białek w takim razie, sprawdź. Mam Twittera, więc sprawdźmy. Może odpowiem. Tenże autor. To był dobry jeszcze w tej serii, bo też autor tego tweeta zrobił sobie na lotnisku w Rzymie. Było tak, wycieczka do Rzymu, żeby wytargać rudą małpę za uszy. Tak, a ostatnio też wrzucił, że leci do Sydney, żeby założyć, nie, do Szwajcarii, żeby konto bankowe założyć, tak jak Boniek ma konto bankowe. Ostatnio muszę przyznać, że ten autor mnie wyróżnił, bo był taki obrazek, tak. Obrazek z taką grupą trzymającą władzę w polskiej piłce. Był tam właśnie Zbigniew Boniek, był Krzysiek Stanowski, był... Samuel był z jakiegoś powodu. Był Bogusław Stanowski. No Samuel nie był w grupie trzymającej polską piłkę, tylko tam w drugim szeregu. No i byłem też ja na tej fotce. Ale powiem wam, że kiedyś zrobiłem jakiś wywiad i Kazimierz Greń, tak mu się ten wywiad spodobał, że na swojego bloga go wrzucił i napisał, że świetny wywiad, super. Kazimierz Greń ma bloga. Ma bloga Kazimierz Greń? No. Musimy poczytać. A jest czynny jeszcze? A on życzenia fajne składa na święta co roku osobom, które, tak. Które kocha. Oby cię takie krzywdy spotkały jak mnie przez te wszystkie lata. SMS-ik taki z odmalarzy Wigilię przy stole. Czyli rozumiem, że odpowiedział jest Kazimierz Greń? Kazimierz Greń. A kto jest rudą małpą? O, no powiedz, powiedz. Zbigniew Boniek. Oczywiście według? Kazimierza Greń. Pana ukrytego za dzbanem, tak. Zupełnie przypadkowo. Podmiot liryczny miał na myśli. Nie będziemy jak Mateusz Janiak, który tu w tym studiu obrażał papieża. Tak. Więc... tak. Jest to był bulwersujący odcinek. Absolutnie. Prawie nas ściągnęli z wizji wtedy. Tak, żeby nie wyznaczasz. Obrażać. Ja wyznaczam. Ile mamy pytań jeszcze? 16. A możemy zobaczyć klasyfikację? To musimy przyspieszyć chyba. Trochę tak. Ale jest równo. A ja nie powiedziałem, jaka jest nagroda. No. To weź, wybierz sobie, ja ci powiem zresztą. Dobrze, to ja wybieram w takim razie dla Kuby Olkiewicza. Dawaj tego Twittera. Marek Jóźwiak, fajny gość. Twitter jest najprostszy. Ale no nie, no chcesz, żebym przegrał. Tak. Który piłkarz ściągnięty przez Marka Jóźwiaka trenował u Didier Deschamps, ale nie było widać? Patrzcie panowie, mam nagrodę. Kreta. Sahiti. Przyda się Czarek? Pewnie. 10 dozowań. Zrobiła. Nie, to była moja próba odpowiedzi. Co? Ten na S. Sahiti, tak? Dobrze. Dziękuję. Co? Jesteś... Kiedy on grał, czy trenował Deschampsa? Nie wczytywałem się. Widziałem nagłówek i tak mówię, Pamiętaj, że to on to powiedział, tak? Że trenował u Deschampsa. Numer jeden w Polsce ten Kret. Tak. Dobra. Nie oszczędzałem tym razem. Przyspieszamy. Gdzie on trenował niego? W jakim klubie? Musiałem w reprezentacji pewnie. Musiałem poczytać. On chyba tylko na Bałkan grał. To jak to możliwe? No ale tak powiedział. No, może chodziło o jakiegoś takiego, wiesz, lokalnego Deschampsa. Trenowałem u Kosowskiego Deschampsa, bo to jest w tym stylu. Dobra. Ja na siebie, tak. Twitter, życie i twórczość. A znalazłeś? Gdzie grał? Sahiti? Deschampsa? W reprezentacji Francji. Nie ma szans, żeby on tam, to jest... No nie wyglądał jakby. Był w Akademii Olimpiku Marsylia. I trenował z Żniakiem, Valbueną, Azpilicuetą i Remim. No to z tego grona chyba najsłabszy był, tak powiem. Pracujemy! Reforma reprezentacji młodzieżowych. Unifikacja. Futsal. Każdy pracuje. Odbudowuje. O! Niedługo Polki w finale. Pozdrawiam Andrzeja Padewskiego. Pozdrawiam. Jakie stanowisko zajmował w latach 2012-2016 Roman Kosycki w PZPN-ie? O. Wystarczy, jak powiem, że był wiceprezesem? Nie. O kurde, do spraw szkolenia. Tak. Dziękuję. Przyspieszyliśmy, zobacz, Koma. Twitter, życie i twórczość, na siebie. O ja. Ale ty jesteś gość. Kurczę, ja jestem, wiesz co, ja się urodziłem na Twitterze. Odebrałem mowę, niewiarygodne. Na tym polega futbol. Cenny punkt dla Stoke. Tak po meczu Barcelona PSG 6-1 napisał jeden z piłkarzy ekstraklasy. Który? O kurczę, tego się nie spodziewałem. Cenny punkt za Stoke. To musiał być jakiś solidny krezol na punkcie Premier League. Albo nawet Championship. Stoke, ciekawe gdzie wtedy grało, czy jeszcze w Premier League, czy już w Championship. Kto mógł być taki szalony? Na tym polega futbol.
Na tym polega futbol, cenny punkt dla Stoke City. Myślałem, że może jakiś były piłkarz, ale tam w Stoke to chyba nie mieliśmy za wielu. Były piłkarz, który ogląda ligę angielską i jeszcze komentuje na Twitterze. Rety. Są jakieś podpowiedzi? Na Twitterze to było opublikowane. Zgodnie z kategorią Twitter. Tak. Kurczę, no przejrzałem tak na oko jakieś kilkadziesiąt tysięcy tweetów ostatnich, które ludzie napisali w tym medium. Ale tego tweeta kompletnie nie kojarzę. Mógłbym kompletnie tylko zdać się na jakiś strzał. Taki. Ale też na Twitterze jakoś tych piłkarzy nie ma bardzo dużo. Raczej jest ich mało. Ktoś, kto komentuje może? Komentator. To bym pasował do Żelka, bo Żelek zawsze ogląda wszystkie mecze, więc mógł nawet oglądać to i też tweetuje na żywo, ale nie jest byłym piłkarzem, jeśli nie zaliczymy mu tych przygód w starcie Łódź. Nie zaliczymy. I w zespole Kartoflisko. Tak. Też nie zaliczył. I w jednym, i w drugim gramy wspólnie. Znaczy gramy. Mamy w CV. Znaczy poruszacie okrągłym przedmiotem. Jesteśmy obecni na boisku. Tak. Dobra, no nie będę strzelał. No. Znaczy, no, będę strzelał, ale nie będę wiedział kompletnie. Ponieważ z byłych piłkarzy teraz na Twitterze mi się tylko kojarzy Sebastian Mila, to niech będzie Sebek. A tam było napisane były piłkarz? No to pokaż pytanie, też nie będę strzelał. Nie, no powiedział, koniec. Jeden z piłkarzy Ekstraklasy. Z piłkarzy Ekstraklasy, aktualnych nawet. No ja nie wiem, kto z piłkarzy Ekstraklasy ma Twittera. Znam jednego. I to ten pewnie. Już by odpowiedź, Sebastian Mila powiedział. Właśnie. Kur, no, koniec. Dobra, okej, okay, no bo nie wiem. Kilian no. Sheridan. Rany, ale mnie zrobiłeś w bambuko. Ale on chyba takiego dosyć dowcipnego prowadzi tego Twittera. Tak, to było dowcipne. Tak. Ale zobacz, bo przetłumaczyłem na język polski. Tak. I ty myślałeś, że to Polak, a to Irlandczyk. I myślałem od razu, że to było powiązane z jakimś dealem. I jeszcze najmniej 7 minut tego nie było. Przejrzałem całą polską piłkę pod kapeluszem, ale no Kilian nie był. No. Kilian. Wyznaczysz dalej, ale nie możesz na siebie, bo się skompromitowałeś. Skompromitowałem się totalnie. Dobra, to wyeksploatujmy może tą kategorię rebusową, bo jest dla wszystkich. Jest dobrze. Fajnie wtedy. Wszyscy się bawią. Wszyscy macie prawo jazdy? To jest jakby coś, to nakaz jazdy w lewo. Mateusz Lewandowski. Tak! Ale to jest, to jest analityczny umysł. Przez chwilę o Szymonie Lewickim myślałem, ale to jednak. Wiesz, ta liga co ma Mateusz do Szymona Lewickiego? No właśnie szukałem powiązań, a wiesz, pierwsza liga jest jednak mi bliższą ligą niż Ekstraklasa. Zwłaszcza od niedawno, zwłaszcza od 3 tygodni. A wymień 3 piłkarzy Zawiszy. A i tu cię zaskoczę. Przewidziałem twoje pytanie, ponieważ mam na sobie koszulkę Zawiszy, obecnie czwartoligowego. W Zawiszy, który właśnie się odbudowuje, 3, a mogę 2? W Zawiszy gra Kamil Żylski. I to jest ciekawa historia, bo Kamil Żylski, podobnie jak Czarek, zaliczył 2 kluby, które są bliskie mojemu sercu, czyli właśnie ŁKS i Zawiszy. A teraz uwaga. Fantastyczna, naprawdę. Drugim piłkarzem. Wytnijcie to, pokazujmy to ludziom. Przechodzę do puenty. Drugim piłkarzem Zawiszy obecnym jest Żyliński. I skąd o tym wiem? Bo myślałem, że się pomylili w nazwisku Żylskiego. A to nie była pomyłka, tylko jest Żylski, Żyliński. No dobra, mieć 3. Trzeciego nie znam. To zajebiście się przygotowałem. Jacek Kuralski grał kiedyś w Zawiszy i teraz jest patronem Akademii Zawiszy, ale no nie gra. Bardzo blisko. Kurczę, no przygotowałem się z 2. Myślałem, że powiesz wymień 2. Zawsze mówię wymień 3. No nie chciało mi się czytać tego 3, no powiem szczerze. Kto teraz wyznacza? Ja wyznaczam. Z których kategorii nam zostało pytanie jeszcze? Chyba jeszcze z wszystkich. Nie, z czarnego pytu się nie ma już. Okej. Okay. Żeście polegli z Kretesem. Cezary Stefańczyk będzie dla Kuby Białka. Dobra. Według Transfermarktu Cezary Stefańczyk zaliczył 1 asystę w Ekstraklasie. Dura. Słucham? Dura, 1, no, ale okej. Okay. Ale napisałem, że według Transfermarktu, to zaraz nam powiesz. Zaliczył 1 asystę w Ekstraklasie przez 121 meczów. Komu podawał? To jaka jest długa? W Ekstraklasie coś nie mów chyba, nie? Teraz nie, bo może nie tak, ale taktycznie zrobiłem to dla Kuby, bo wiedziałem, że Kuba na pewno się sprawdził.
a Czarek wie. A ja sobie nie sprawdziłem i nie wiem. Się spóźniłeś, spałeś do 19:40. To pewnie jakaś wrzutka, nie? Jakaś taka wrzutka, ktoś musiał dobrze grać głową. Powiem ci, że... To mogę powiedzieć? Nie. Ale że z tą wrzutką. Nie, to nie była wrzutka. Nie była wrzutka. No. Rzut karny tak wykonali jak Barcelona. Krótko wykonany rzut karny. Kto tam u was strzelał? To tak okroję sobie prawdopodobieństwo do takich najlepszych strzelców. Ale też nie ma ich zbyt dużo. Myślę nad Ricardinho. Mhm. Sahiti. Sahiti, oczywiście. Podopieczny Didiera Deschamps. Myślę jeszcze nad Ricardinho. Myślę nad Ricardinho. Mieliśmy przyspieszyć to, dawaj już. Czekaj. Nie wyrywaj się tak. No ja strzeliłem Sebastiana Mille. No bardzo dobrze. Albo Kuświk. Piękny kadr. Jezu, tutaj na karcu. Idź mi stąd, idź mi stąd. No to miał na karku odpowiedź napisaną. Dobra, Kuświk. Nie. To był strzał Dominika Furmana z dystansu. Mhm. Po podaniu Czarka Stopeczka. Ale ty myślałeś o jakiej jesteś jeszcze? Miałeś w UKS-ie coś chyba, czy to, nie? O Jezu, tamto nie pamiętam. Wchodzę w Wiszę, ty Michalski. Tylko tam lekko tam musnął ten, także nie wiem. Ricardinho na tym też taka przeszła tam do na niego. Na treningu, tak? Jakimś? Na treningu co? Na rozruchu przed, znaczy na rozgrzewce przed meczem, bo to się też liczy. Tak, to znaczy transfer nie uwzględnia, no, zależy jak to liczy. Pamiętam w Kielcach mu rzuciłem na treningu, potem znaczy na rozgrzewce, a potem na meczu też strzelił, też tam blisko byłem. I dobra akcja z Suadem Saitim. No to jako kluczowe trochę zaliczyli. Tak, pewnie tak. Czemu Wasserman? Ja ten powiem szczerze, że ukazało mi się, że raczej w UKS-ie coś tam miałeś, tak jakby miał strzelać. Nie wiem, czemu Transfermarkt tego nie policzył, bo to był za kadencję. Trzeba do nich zadzwonić. Trzeba do nich zadzwonić, absolutnie, albo napisać maila. Ale kiedy Michał Probierz to przejął, to wydaje mi się, że w miarę szła ta gra i tam sporo osób zaliczało. Wtedy był taki ten okres właśnie za Michała Probierza, który naprawdę widać było, że klub jakby się zmienił nagle, wiesz, że się pojawiła nawet, może nie cała pensja, ale jakieś tam pieniądze się pojawiły. No nie dla wszystkich, wiesz. Jakieś tam wyjazdy, także naprawdę było bardzo profesjonalnie. Janek, wyznaczasz dalej. Dalej wyznaczam. Chyba nikt się nie zbliży do dwóch punktów. Spójrzmy na klasyfikację. Janek jest za trudny. Okej. Okay. No dobra. Jeszcze Czarek wygra Kreta. Wrócisz do domu, żona powie, masz Kreta, mam Kreta, jest wszystko git. Dobrze, Artur Boruc, o, super ujęcie. Ale zegar, wow. Celowo tak zrobiłem. Tak, ja mam ten, no. Dla Kuby Olkiewicza. A który, która kategoria? Artur Boruc. Ja zepsutą mam tylko chłodziarko, zamrażarkę, siódemkę, lodówkę, trójkę. Na pewno chodzi o ząb. Który? Chodziarko, zamrażarka to leitmotiv. Zdziwisz się kiedyś. Jakbym miał trójkę zepsutą, to byśmy o tym wiedzieli, bo fakt by zrobił jakiś artykuł, że Szczerbaty z Glasgow albo coś w tym stylu. Myślisz? Dobra, tak, myślę, że tak, siódemkę. Tak jest. Ale jesteś dobry, Kuba. A widzisz, bo dzisiaj są pytania takie na dedukcję. Ja jestem w tym dobry, bo jeśli chodzi o wiedzę piłkarską, to spisuje się tak jak w ostatnim quizie. Lepiej od smyka, ale no słabo. To trudno gorzej. Dobra, czyli ja wyznaczam. Jakie kategorie zostały? Większość. Większość, dobra. To obrazicie się, jak wezmę czułko na siebie? No weź. Nie, bo bardzo słabo to ci idzie. No właśnie, dobra, to biorę czułko na siebie, bo chcę ten zrobić hołd dla Kowala. Dobra, dziękuję za czułko. Czekaj. No, już, możesz. Nie no, nie zapytam, czy to jest Wojciech Stawowy. Zawsze już drugi raz się tak obiecuję, zrobię jak Kowal, ale jednak wygrywa tutaj dusza sportowca. Czy to jest postać związana z polską piłką? Tak. Czy to jest piłkarz, który grał w sezonie 2019-20 w Ekstraklasie? Nie.
Czy to jest trener, który w tymże sezonie prowadził któryś z zespołów Ekstraklasy? Trener? Nie. O kurde. I trzy pytania już zmarnowałem. Tak. Zajebiste jesteś w dedukcji. Podpowiem, już nie musisz pytać o stawowego. Czy to jest prezes któregoś z 16 klubów Ekstraklasy? Nie. Fantastycznie. Ja bym strzelał za trzy na twoim miejscu. Ale to jest postać z polskiej piłki i to nie jest prezes, trener, ani piłkarz? Tak. Nie ma więcej postaci polskiej piłki. Sędziowie na przykład. Komentatorzy. Tak. No. Biznesmeni. Dobra, fajni goście. Zapytam tak. Kibice. Czy to jest osoba... Tak. Nie skończymy. Czy to jest komentator bądź dziennikarz prasowy, telewizyjny? Nie. I za trzy. Już teraz za trzy jest? Tak. Czy to jest sędzia z Kluczborka? Nie, dobra. Czy to jest sędzia? Czy to jest sędzia? Nie. Kurwa, nie ma więcej ludzi w polskiej piłce. Nie ma. Są komentatorzy, są piłkarze, są... Jak legendarna wypowiedź Piotra Kraśko. Masz PO, SLD i jest demokracja, a nie jakieś inne partie. Czy to nie jest trener, piłkarz, sędzia i nikt inny? I nie. A to jest pytanie już? Właśnie. No nie, 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 dobra. Czy to jest prezes jakiejś innej organizacji piłkarskiej? Nie. Co ty w ogóle tutaj tworzysz? No jak znasz nazwisko, no to wiadomo. Teraz za dwa. Tak, albo ostatnie pytanie. No nie, zadam pytanie, oczywiście, że zadam pytanie. Kto pracuje przy piłce? Piłkarze, trenerzy, prezesi. A czy to jest dyrektor sportowy? Tak. Krzysztof Szytuła? Nie. No nie! Bo jest jeden dyrektor sportowy w Polsce. No to nie, to Marek Jóźwiak. Kurczę, no. To był Marek Jóźwiak, o Boże. Wyznaczasz dalej, ale nie możesz na siebie. Ej, to nie jest, ale jest były piłkarz. Już, już nie szukaj tu dziury. Dobra, okej, okej, już uznaję swoją porażkę. Niech będzie. To rebusy. Proszę bardzo. To jest cytat. Małpa po wylewie. Jest... Ruda małpa mi ciśnienie podnosi. Nie. Lecę do ciebie, to ruda małpa. Nie, nie, ale czekaj, czekaj, dobra, już nie strzałem, żeby nie było. Serio? Ale to cytat, tak? Tak. Bu 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 bi 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 bu 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 bu. No co jest wam? Macie małpę, rudą. Czyli przyznajesz, że to Kazimierz Grein powiedział. Jestem załamany. Idę na szluga. No weź, bo kurczę, już ten. Chciałem się zawijać do Łodzi z powrotem. No to odpowiedz. Daję wam 10 sekund i potem odejmuję każdemu punkt. Jak? Dlaczego? No bo tak. Widzę, że jak Krakowia posługujesz się regulaminami. 4, 5, 6. Czysto, ruda małpo. 8. Ja jeszcze żyję, ty ruda małpo. No nie wierzę. Jezu. Wszystkim po punkcie proszę zabrać. To jest skandal. Ale byś nas zrobił na szarę. Ja rozumiem, że to jakieś AKG, bada. No to żyje chyba, nie? No to żyje, no wiem. Ja myślałem, że palpitacja, coś. Tak, 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 że jakiś zawał, coś. No ja z ciśnieniem próbowałem też tak. No kurczę, szkoda, szkoda, że ta najprostsza odpowiedź się na mnie nasunęła. Rocky Zgad na czacie jest, pozdrawiamy. Pozdrawiam. A, bo sprzed komputera tak łatwiej. Przecież on wygrywa zawsze prawie jak. A cicho, nie. Ale nie ma takich racji. Wyników punktowych, jakby tutaj po 20 punktów mamy. Zobaczmy teraz tabelę. Ty, no co nam tu oszukujesz? Co? Przecież dużo więcej miałem ja i Czarek. A teraz dwa razy źle odpowiedziałeś. Dobra, weź. Wyznaczasz. Rebusy dalej, już trzeba wykończyć tą kategorię. To ostatni był rebus. A, dobra. To co tam jest od góry jeszcze? Marcin Najman, cytacja. Dobra.
Jak największa liczba polskich klubów, która grała w pucharach w 20. Ale w eliminacjach, czy już w fazie grupowej? W tym i w tym. Czyli w tym. Dwa. Dwa. 10. 10. Ty sobie wyleciał. Pamiętasz, 30 sekund. Kolega. 10. Ty to tylu mistrzów nie było nawet. 10 po raz pierwszy? Czarek, Janek? No nie były to twoje kluby, Czarek. Ale Wisła była blisko, no. Gdyby nie no. Piotr Lasyk. I tak, Legia. Mistrz. 10 było, kurczę. Ale za dużo chyba powiedziałem. Chyba za dużo powiedzieć, bo ja tak się doliczyłem trzech już. I ciężko mi ci dalej. Nie no, wymienisz chyba. Spokojnie. No, no i cztery, nie, to cztery. Mogę ci podbić, to jest cztery. 11 byś dał radę? No pewnie bym się pomylił i bym stracił punkt. No dawaj, masz 8 punktów. Ile dałeś? Zawsze, kurczę. Nie, ja nic nie dałem już. Bo będzie kara za pasywność wicytacji. Dobra, 11. No to... 11 po raz pierwszy? Naprawdę? Nie dasz 12? Nie. Ale Czarek, Janek, bo będzie kara za pasywność wicytacji. Tak, wawasz dużą kasę. 11 dałem? No już licz mu, to już. No właśnie, kurczę, ja tak liczyłem, że koło 8 po raz pierwszy, po raz drugi, trzeci. Poczekaj, przepraszam. No. Ale nie masz teraz liczyć, tylko potem sobie powiem. Coś mi brakuje. Po raz dobra. Drugi. Dobra. Sprzedane. 3, 4. Lech, Legia, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin, Krakowia, Piast Gliwice, Górnik Zabrze, Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Dyskobolię mówiłem? Nie. Dyskobolia Grodzisk. Koniec. Że to było proste. No tak. Tyle tych drużyn było. GKS Katowice jeszcze chyba? Wisła Płock? Nie w tych czasach. Krakowia. No. Zawisza nawet grał w pucharach. No. Z Culte Baregen. Ruch grał. Bardzo proste pytanie. Czuję się rozczarowany bardzo. Swoją postawą. Amika Wronki. Dedukcja. To jest najważniejsze. Polonia, nie wiem czy mówiłeś. Polonia, Warszawa? Nie mówię. No to Polonia jeszcze w a dużo. A nie? Kurczę. Licytujecie tak nieśmiało bardzo. To tak no bo powoli. Wyznaczasz. Dobrze. Co zostało od góry jeszcze dalej idąc? Licytacja jeszcze jest? Nie ma już. Czułko to na koniec będzie dobre. Dobra, Twitter, życie i twórczość dla... A dla Czarka. Zobaczymy, co tam, jak się na Twitterze orientujesz. Ja mam tylko na swą klasę. Gratuluję szczerze, Arek Milik, ale proponuję małą sądę. Ile meczów zagrałem we Włoszech jako napastnik? Ile najwięcej bramek w jednym sezonie Serie A, czyli Zbigniew Boniek? To będzie ten to 0-10? Ja muszę powiedzieć dokładną liczbę. Dokładną 10, to... I bramek, a nie ile meczów jako napastnik. Mm-hmm. To 8. Ile? 8. 7. Kurczę, ale to zaliczmy, no to wiesz, to jest chamskie. Dlaczego? Tu się mówiło o tym rekordzie, jak był Kamil Glik. No bo właśnie, jak Kamil strzelił 8, nie? 7. Ale nie Kamil nie strzelił 8? Nie pamiętam. Ale tak mi się wydawało było. Właśnie, że bo też mi 8 tylko wtedy. Zobaczmy teraz klasyfikację. Myślałem, że mam takie ramki, tam 0-10. Nie. Prowadzi człowiek w ceracie. Ale to fajne życzenie takiego odbornika, nie? Że no, fajnie strzeliłeś, ale coś tam. Tak. Ale to chyba z Glikiem było podobnie wtedy. Tak mi się wydaje. Wyznaczasz Olki. Ile pytań? 6. Okej. Okay. O kurde. Artur Boruc dla Kuby. Z ilu metrów pokonał Begowicz Boruca? Można się pomylić o 2. Na końcówkę musiałem odpakować. Ja w ogóle nie kojarzę tej bramki. Czy ty pod głazem mieszkasz? Tak. Aktualnie tak. Bardzo fajnie, zapraszam. Kuba, no nie gadaj, no. Miałeś już pytanie o 11 metr i Boruca. Taki fan Boruca, nic nie wiem. Wiesz, jaką ma na imię chociaż? Boruc? Tak. Antoni? A Begowicz wiesz? Begowicz to jest ten, od Kajach. No. Begowicz. Można powiedzieć, że zaczynamy.
Ja kompletnie nie kojarzę tej bramki. Ja bardziej polska piłka. Właśnie to mnie najbardziej boli, że mam świadomość, że Kuba nie wie, na jakiej pozycji gra Bogowicz. A to jest bramka! Przecież oni bardzo grali w Bournemouth! Przecież! O, już tutaj Bournemouth! Bournemouth! Premier League! Bournemouth! Gajazy w Bournemouth! Dobra. Znawcy. Właśnie i coś mi tu nie pasowało. Kojarzę Bogowicza, ale myślałem, że może o jakiegoś innego chodzi. Dobra, czyli to musiała być szalenie daleko od nas. Ile boisko ma długość? Ile się mogę pomylić? O 2 metry. O 2 metry? No ma tak ze 105. No jak może bramka strzelić gola? A może porożny? Z piątki. Albo z rzutu karnego. Dasz odpowiedź? Nie. Czyli ze 100 metrów. Nie. 91,9. Jest. Nie, wiesz, masz 16. Wybieg, 105, to może być 105, długość boiska. Kurde. 16 i to waliu prawie z drugą. Słabo. Ale właśnie przegrałem ten quiz w tym momencie. Przynajmniej nie skompromitowałeś się tym, że nie wiedziałeś, na jakiej pozycji gra Bogowicz. Tylko tu, bramkarz, Burmów, jego poprzednie kluby, Stop City, tu. Reprezentacje znakomite. W Ekstraklasie takie bramki nie padają. No nie. Bramkarze... Bo mamy większe dłuższe boisko. Tak. Aczkolwiek bramkarze nie dokupują. Gole strzone przez bramkarzy się zdarzają i GKS Katowice. Borus widzę w ogóle. Fardo to idzie. Ja naprawdę myślałem o GKS Katowice tym razem. Wyznaczasz. 5 pytań, chyba tak, albo 4. 5. No dobra, no to w takim razie z osąd bohatera jeszcze pozostał? Tak. No to Czarek, osądzisz sobie bohatera może. Myślę, że go znasz. Według not weszło, którym piłkarzem z pola Wisły Płock był w tym sezonie Cezary Stefańczyk? O kurczę, na pewno Furmi był pewnie pierwszy. A powinien być ja? Myślę, że u góry byłem, także będę strzelał między, zawaham się między drugim a trzecim. A nie, poczekaj, bo jeszcze teraz wpadł ten, Hubert Adamczyk miał, pewnie mu zalecić, on miał dobre... Nie, tego nie liczymy, z regularnie grających. Z regularnie grających, aha, z regularnie grających. To... O, nie mógł się pomylić o jednego nawet, tak? Czyli okej, no dobra, rozumiem. To będzie trzeci. Tak jest. Drugi był Alan Uryga. Ale widzisz, teraz takie miłe pytanie. Wcześniej tak. Było takie szczęście. A często patrzysz, Czarek, w ogóle na noty? Po jakieś tam, czy patrzyłeś po meczach? Wiesz co, rzadko, bo wiesz jak to jest. Kiedyś, od momentu jak w jednym byłem w takiej, jak wy to macie, 11 badziewiaków w jednej tamten, a w drugiej gazecie byłem w 11 kolejki. Także no, ktoś nie oglądał mecz. No i tak teraz mówię, kto? Czasami się zdarza. A ty tam, w której się wtedy widziałeś bardziej? Wiadomo, że ten dziennikarz tutaj napisał, że w 11 to się znał. No, to trzeba przyznać, że nie oglądaliśmy tego meczu, tak? Nie, wiesz co, wracając do swojego pytania. Czasami, wiesz, no, coś się tam, zobacz, nie jest to regularnie, że przegląda weszło, kupuje przegląd sportowy, czy tam jeszcze coś tego. No bo wiesz, w pewnym wieku, jak to widzisz, wiesz co, ja ci powiem tak, ja mam jakiegoś tego trenera, który w przerwie meczu, gdy go przyczaiłem, w telefonie czytał komentarze, chyba tam, nie wiem, jakiś sport.pl, coś takiego, autentycznie. Czytał coś takiego, ja nie wierzę, że to ma miejsce, kurde, nie? A jak na przykład wracaliśmy autokarem z meczu, to jest 90 minut i każdy, kurde, komentarz tam tańczyje, coś tam wciskał, to chyba też to widzę, nie masz racji, on jest super trenerem, nie znosz się. Brawo Flota, brawo no, Iwan Zarewicz. Także czasami spoglądam, nie jest to jakoś regularne, ale na pewno we wcześniejszych latach, jak grałem, to tak, to przegląd sportowy pierwszy, jeszcze wtedy tak internet nie hulał, nie było tego, to przegląd sportowy kupowałem i jak była dobra nota, to chodziłem z tym przeglądem.
Wiesz, to generalnie piłkarze odpowiadają tak samo, że nie patrzą, ale znają średnią notę nie tylko swoją, ale też Dominika Frumana, Alana Brygi. To należy średnio. Nie, po prostu wiesz, no, wiem, że jak pisaliście o Dominiku, że dobrze, tak, że strzelał jakieś tam bramki, asysty zaliczał, no to chyba podnosi też średnią i ogólnie cały czas pisaliście, że Dominik ciągnie Wisłę za uszy, także no, to był prosty wybór, że na pierwszym miejscu będzie Dominik. Nie, no, ciebie bym akurat nie podejrzewał, że... Wysoką notę ma jaką Wrąbel? Jeden. A co nie podejrzewałbyś? Że sprawdzasz noty po meczach. Że właśnie... Wiesz co, nie mówię, bo już tak... Za dużo no właśnie, bo to jest po prostu już w pewnym wieku, tak jak mówię, za mało lata się to patrzyło. A wiesz co, najgorsze co w przeglądzie Głębi, debiutowałem w Radomsku, pojechaliśmy na Zagłębie Lubin, wygraliśmy 2-1, to był mój debiut. Nota chyba 7, czy tam może 8, chyba 7. W 11 kolejki napisali Stefański. No. O Boże, no nawet tym się nie pochwalić. Nie ważne jak piszą, ważne, żeby nazwiska nie przekręcali. Jakbym ja dostawał 5 zł za każde gratulacje za wywiady Łukasza Olkowicza, to byłbym bardzo bogatym człowiekiem. Byłbym takim biznesmenem jak Janek mniej więcej. No ja kiedyś przeczytałem w przeglądzie, że Jakub Białek strzelił bramkę do Zagłębia. No. TVP Sport też mnie pochwalili, także no. Ja nie mam z tym problemu. Ja tylko czytam, że jestem chujem. No masz takie nazwisko, no, nietypowe. Wyznaczasz Czarek. Proszę, mógłbym zobaczyć na szybko, jak ta punktacja? Tak. Ulala. Już wiemy, że nikt nie przegoni Damiana Smyka. Dobra. To Janek Twitter. Dobra. Nie masz. Zostało Czułko, Filipiak i dwaj Zwiaki. Dobra, w czym się czujesz? Nie no, toś mi wybierz, w każdym się czuję słabo. Dobra. To Marek Juźwiak. Dobra, lecimy. Kto ci oko podbił? Gadziała ze 100 milu. Kiedy mu oddasz? Na wiosnę. Nogi mu połamie. Jesteś zły, bo trafiła kosa na kamień. On na... Trafił. Na kogo trafił Marek Juźwiak według samego siebie w wywiadzie z Pawłem Dyzecznym? Na kombajn? Na chłodziarko zamrażarkę? Na walec? Czy na parowóz? Chłodziarko zamrażarkę się przewija. Tak, to długa historia. Kiedyś, wiesz co, sędziego trafili chłodziarko zamrażarką. Kibica. Nie, kratą żeliwną. Ale chłodziarko zamrażarka była wśród odpowiedzi. To dobrze, że wygrałem, zawsze jakieś mi taki puchar polski z Widzewem, to im rzucili, nie? Pamiętam, nic nie mów, pamiętam. Bo przepraszam, czy ten toj był pełny, czy... Wiesz co, ja to widziałem. Szczerze, to nie był ten, to nie były pierwsze minuty meczu, także... To był dobry wywiad, ale kombajn. Tak, to był kombajn. Tak. Nie bałem się tych chłodziarko zamrażarka. I a czemu polewam? To był wywiad ten słynny Pawła. Tak. Świętej pamięci Pawła. To było w pytaniu zawarte. Tak. A to przepraszam. Nie czytałem tak czytasz, uważnie. Tak czytasz. Nie czytałem tak uważnie. To nie było pytanie na dedukcję, więc. Czułko jest na dedukcję, jakoś nie jest tam faworytem bukmacherów. Czyli raz Czułko i dwa razy Marek Juźwiak. Nie, Czułko, Filipek i Juźwiak. Czułko, Filipek i Juźwiak. Jak Janek chcesz, to ja Czułko zawsze chętnie. Ja wiem, że ty się bawisz w Czułko, ale Czułko dla Czarka, bo nie grał, a jest gościem naszym. Dobrze, to musisz się odwrócić, Czarek? Już myślałem, że wejdziesz na siebie, żebyś miał szansę jeszcze wygrać. Jest minimalistą. On nie chce kreta. Bardzo słuszna postawa. Dziękujemy za Czułko. Już mówię. Przepraszam. A mogę podpowiedzieć? Słucham. Czy jest to zawodnik z zespołu, który grał w dolnej połówce tabeli tego sezonu? Nie. Okej. Czy jest to trener? Nie. Czy jest to dyrektor sportowy? Nie. Teraz już musisz Kowala, tylko Wojciech z tobą. Nie ma go na 90 minut. Nie ma. Czyli to tak dobrze. Śmiejesz się, kurczę. Nie, ale serio ci mówię, bo... czuję, wiesz co, czuję uczucie niesprawiedliwości wobec ciebie, bo my jesteśmy no, jednak w tym quizie już dłużej. Mm-hmm. I w tej kategorii przewijają się też czasem nazwiska takie niecodzienne. Związane z, powiem tak, podpowiem ci, bo to rzeczywiście jest trudne. Jest trochę związany z tobą.
Ale nie tak, ale nie na halę. Nie widziałeś go. Natomiast kończąc wątek, żebyś tutaj miał powiedzmy równe szanse z nami, to w kategorii czułko pojawił się już raz Józef Piłsudski chyba, prawda? Jacek Cygan. Jacek Cygan się i Steven Seagal. I Steven Seagal. Także okay. Nie ma go na 90 minut tego człowieka, ale faktycznie jest delikatnie z tą związany. Michał Kocjan podpowiada, Czarek już na chaos musi. No nie, no to już naprawdę będzie może na chaos iść i strzały. Jak no chciałem strzelić Wojciech Stawowy, ale kurczę, chyba jest na 90 minut coś tam. Jest. Także będzie. Czy jest to aktor? Nie. Czy ta osoba żyje? Nie. Chyba nie. Nie, na pewno nie. Wiesz, że było ciekawie coś ten podpowiedz. Dobra. A może, żeby... To, czekaj, powiem tak, żeby nie słyszał. Że występuje w utworze muzycznym. Występuje w utworze muzycznym. Takim bardzo znanym utworze muzycznym. Tak. To co ten? W utworze muzycznym. Boże. Ale to tak, taka pioseneczka na rady sobie czasami leci. Ale to jest ten, tak? Cały czas tak. Poruszamy się w... Dobrze. Ile było pytań już? Trzy? Jedno? Trzy. Czyli jeszcze dwa takie podstawowe. Okej, dobra. Jak za trzy rzucisz tutaj, to cię naprawdę ozłocimy. No. Dobra, to dalej pytam. Nie ma już 90 minut, tak? Nie. Ale kiedyś był na przykład? Nie żyje. Nie, bo to w ogóle to nie żyje, okej, okay, dobra. Czy podróżował do Poznania? Żył długo, długo przed założeniem tej strony. Ale trochę jest ta piosenka, o której, ten utwór, o którym wspomnieliście, związany z Jankiem Mazurkiem. Tak. Trochę jest faktycznie i trzeba tutaj dodać, że ten utwór jest dobrze znany, tak że każdy z nas mógłby go zanucić w każdej chwili. Tak. Chodzi o... Mogę strzelać, tak? Już teraz na przykład? Nie no, masz cztery pytania, jeszcze masz, wiesz. Jeszcze nie, masz dwa pytania jeszcze. Znaczy cztery zadane? Czy trzy, nie, zadane, trzy zadane. Trzy zadane. To jeszcze masz dwie na luźne. Takie luźne zadania, nie? To jest chore pytanie. Chodzi o Dąbrowskiego? Bo myślałem, że to chodzi, każdy zna, to jest hymn, także... Ale nie. Poniekąd. Dobrze, jak widzisz, to dobrze. Poniekąd. Ale to znam, już, ty, już tych pytań okay. Na oko już nie zadaję. Nie, no jeszcze jedno ma na oko. No, ale no, na oko, no to wie. Ale przecież nie, no w sumie dobra, okej. Okay. Bo ja się zakręciłem, że jakbyś powiedział, że czy chodzi o Dąbrowskiego, czy chodzi o Macieja Dąbrowskiego. To nie chodzi. Nie. Chodziło mi, myślałem, że to chodzi o... No tak, ten utwór to ten utwór. To rozgłupiałem, to ten utwór? No tak, to ten utwór. To ten utwór. Występuje w nim postać związana z tobą. Znaczy nie znacie się, ale... I odpowiedź? Nie jest to Marek Dziuźwiek. Nie jest Marek Dziuźwiek. Nie, bo żyje jeszcze. Tak. Marek Dziuźwiek nie występuje w chybie. Także... Ale raper Pono występuje. W hymnie? Tak. Pono. Słuchaj, Pono nasi biją w teren. Synalka Pono. Czyli tak, chodzi to jest o hymn polski, tak? Jest to związane? Dobrze? Tak? Czyli o Wyspiańskiego? Nie wiem. Nie. To Wybicki napisał. O, przepraszam. Ja powiedziałem szczerze, a ja wyspiański nie malował. Dobra, teraz musisz rzucać. W sensie za trzy. Albo zadajesz dalej pytanie. Tak. Możesz jeszcze dwa bez karty. A pytanie, czy chodzi o Wyspiańskiego, nie odpowiedziałem. Nie, okej, okay, dobra. Czyli teraz mam, już muszę strzelać, tak? Nie, możesz albo rzucać za trzy, albo zadać jeszcze jedno pytanie, rzucać za dwa, albo dwa i za jeden. Nie wiem, zadam pytanie, chociaż mi to kurczę. Czy ta piosenka często występuje w radiu? Utwór? Czy nie? Bo już zgubiłem totalnie wtedy. Kurczę, wiesz co, to jest fajne, jak znasz odpowiedź. Dobra, jak znam odpowiedź. No jak jest święto? No hymn polski to jest. Wczoraj chyba było. To czasem leci. No to... Tak, ta postać jest związana z naszym hymnem. Tak. Czyli tak, co? Tak po kolei. To
podsumujmy, żeby można było jakąś dedukcję wyciągnąć. Nie jest to piłkarz, trener i tak dalej, nie ma go na czyli jednak chodzi z hymnem, tak? Tak. Aha, nie żyje, się że ten. Nie żyje i tak dalej. Jest to postać związana z hymnem, związana z tobą i nie żyje. I... Okej, okay, no to może być Napoleon Bonaparte. Druga postać, która występuje. Nie. Czy wyjaśnisz nam, jaki jest związek między tobą a Napoleonem? Jeszcze raz. Jaki jest związek między tobą a Napoleonem? A, bo to się ze mną był ten... dedukcja, dedukcja. Ja w tej kategorii jestem dobry. Dwa razy odpowiadałem, dwa razy nie dałem rady. Nie dałeś rady, kurczę. Szczerze, teraz już zakręciłem z tym totalnie. Jeszcze jedno pytanie. Tam jest jeszcze występuje w hymnie jak Czarnecki do Poznania, tak? Czyli Czarnecki? To jest tak! Stefan Czarnecki! Stefan Czarnecki! Yes. Jest! Mamy to! Yes. Wspólnymi siłami! Macie, to jest Marek Juś, jak się to jest szczerze. Ale punkt, ale punkt masz! Punkt masz! Jest w ogóle, jaki miał związek z tobą? Czarnecki? Tak. O, też ciekawe, bo myślę, że... No, Stefan. No tak, ale... Czarniecki, Cezary. Ale nie każdy wie, jak ma na imię. To kto? Cezary czy Stefan? No, nie wiem. Stefan. Czarniecki, jak nie. Dobra, zobaczmy klasyfikację. Nie, lecz, jedźmy dalej, bo... Remis jest. I teraz możesz albo go udupić, albo na siebie zaryzykować. A jaka kategoria została? Filip, jaki jest wiek. A, to jeszcze tutaj będzie... Dobra, to ja na siebie Marka Jóźwiaka. Dobra. Wymień cztery kluby, w jaki grał Marek Jóźwiak. W tylu grał? Tak. To tylu nie wymienię. To jest tak. Legia Warszawa na pewno. Tak. To jest. We Francji był. To był. Gengon? Tak. Ja bym tak ładnie nie powiedział. Ja bym powiedział, że Guingnam. Dobrze nie trafiło na mnie. Kurczę, jeszcze tam w Chinach to nie ma szans, żebym wymienił, jaki to był klub. No nie, no to z tych dwóch klubów go kojarzę, także więcej nie powiem, nie ma szans. Shenjiang Jinde. A, właśnie. Mławianka Mława, Śniardwy Orzysz. Raciąż może. I Błękitni Raciąż. A, widziałem, bo jest z tego. Ale to i tak trzy. Ale to trudne to pytanie. Tak. Muszę przyznać, że to trudne pytanie. W pięciu klubach tylko grał. Mhm. A, to naprawdę było ciężkie. To jak klasyfikacja wygląda? Ty prowadzisz. Kurczę, ten ale teraz możesz dać na niego. A, to tak. I wtedy będzie remis i zrobimy szybko dogrywkę. Dobra. To tak robimy? Dobra, zobaczymy. Tam Janusz Filipiak został, tak? Tak. No spokojnie, ja nie odpowiem na to pytanie, więc na pewno będzie dogrywka. Przez pół sezonu miałem spokój, ale potem się zaczęło. Tak zdarzało się, że chciałem ingerować w skład. Na przykład potrafił sobie zażyczyć, bym nie wystawiał danego zawodnika. Nie mogłem się na to zgodzić. To ja ustalam skład i tylko ja biorę za niego odpowiedzialność. Jak wyglądałbym w oczach piłkarzy, gdybym na to przystał? Kto tak opowiadał o współpracy z Januszem Filipiakiem? Czy to jest trener z Ekstraklasy? Czy to jest Wojciech Stawowy? To jest Wojciech Stawowy. W końcu się doczekałeś. Brawo. Brawo. Wodz, prowadź w pierwszej lidze. Nagroda. Możesz sobie przeczyścić kibel. Fantastycznie. Dziękuję. Czy tam inne rzeczy. Dziękujemy ci, Czarku, za przybycie. Mam nadzieję, że się fajnie bawiłeś. Fajnie się bawiłem. Szkoda, że ustawione to było. Czy lepiej bym przyszedł później i nie widział Kuby, nie? Co robię? To bym tak, okej, fajna gra, no ale okazało się, że wiesz, że telewizja i internet mają swoje prawa. Wiesz, najgorsze było to czytanie o Stawowym. Ja znam każdy szczegół z jego życia, absolutnie. Nie mogłem tego wygrać. Jeszcze ostatnie pytanie takie, że no... Nie, ale gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Dla mnie to jest symbol, że odcinamy się od tego, co złe w ubiegłym sezonie. Zaczynamy ten sezon od zwycięstwa. My, Łódzki Klub Sportowy, teraz będziemy już wygrywać i kroczyć drogą zwycięstwa. Kiedy ŁKS był na 16 miejscu w tabeli, ja miałem 5 punktów w quizie. To jest 2,5 razy więcej niż Smyk. Wynik fatalny, tragicznie. Gorzej jest już tylko dno i potem pod tym dnem jest Smyk. A teraz proszę, zwycięstwo. To jest znak, że ten sezon będzie lepszy. Dobra. Jeszcze na koniec chciałem jedną rzecz poważnie powiedzieć. Dostałem prośbę od naszego... Sytuacja jest taka, że jeden z naszych widzów, Marek, zginął w wypadku samochodowym, także chcielibyśmy wyrazy współczucia i mam nadzieję, że tam z góry nas będzie oglądał. Dostałem taką prośbę od jednego z jego znajomych, więc trzymajcie się tam jakoś. A ja wam już dzisiaj dziękuję.
Jakub Białek. Dziękuję. Jakub Polkiewicz. Dzięki. Cezary Stefańczyk. Dziękuję bardzo, alias bardzo miło. Stefan Czarniecki, alias Mazurek Wyspiańskiego. I Jan... a to jak Czarniecki do Poznania szedł, to może warta dla ciebie teraz będzie zobaczyć. No tak, faktycznie. Jakby była taka puenta tego programu, to było coś wielkiego. Ja Mazurek z nowym pseudonimem Herbatnik. Dziękuję bardzo. I ja Paweł Paczul. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia za tydzień. Popatki.